Delightful, refreshing Bubble Up. How you'll love its tangy kiss of lemon, kiss of lime flavor. Słuchacie 45. odcinka podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do Was Konrad Okoński, audioczytelnik. I Mateusz Żarkowski, ja to wiem, ty to wiejesz. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, więc najwyraźniej można. Papier jest za szorstki. Archeologia internetu. Kajty na drutach. Plakaty wyborcze. Google i Azjaci. Także czysty Harry i Żydzi pół krwi oraz newsy, coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta, jeden jeden wykrzyknik. Ładnie, Boże. Zła karma wróci do ciebie. Z butami do filmu. Drożdżówka z układką. Pseudozoofilia. Fight the power! Wpadłeś mi w oko. Się walcz z potęgą, nie spierdol tego. Nie spierdol tego. I piłka w trybunę zaraz after show. Woo! Woo! To witajcie w specjalnym halloweenowym, halloweenowej edycji. Halloweenowej edycji naszej audycji. Nie mam nic z Halloweenu. Halloween to jest dla mnie okres, w którym wszyscy ludzie wrzucają zdjęcia, jak są przebrani. Ja wrzuciłem takie, Monika wrzuciła wiem. Takie zdjęcia. Wiem. Ale wy się zawsze spoko przebieracie, pamiętaj ten, więc jeszcze zdzierżę. Jeszcze nas zdzierżysz, okej. Okay. Przebraliśmy się za pamiętam, jak miałem rozjebane nogi i wyszliście na Sylwestra? Szliśmy na imprezę sylwestrową, ale taką domówkę jednocześnie praktycznie. I pamiętam, że ty się przebrałeś za Hatifnaty. Tak, byłem Hatifnatem, no. Z Muminków, to było zajebiste. Monika była Buką. Ja brechtałem z tego strasznie. No w tym roku nie mieliśmy niestety śmiesznych przebrań. Monika była seksowną pielęgniarką ze strzykawką. Nie no, bo byliście na... A ty byłeś seksownym zombie. Ja byłem, no byłem czymś takim. Ja chciałbym to odwrócić w ogóle. Chciałbym, żeby teraz kobiety przebierały się za właśnie, wiesz, poważne takie przerażające kostiumy, a mężczyźni przebierali się za seksownych piratów, seksownych drakuli. No właśnie ja postanowiłem tak zrobić, dlatego uznałem, że podstawą mojego stroju będzie koszulka bez ramion. Myślę, że brak koszulki. O, to już byłoby spoko, tylko to wtedy musiałbym, wiesz... Wyglądać. Schudnąć. Możliwe, że te czasy na zawsze minęły, Mateusz. Możliwe, że już nigdy. No cóż, jaki z tego morał? Jeżeli masz 25 lat, prawdopodobnie teraz jest ostatni moment, żebyś zrobił sobie kostium bez koszulki. Masz 23, to również. To tak jest, że kiedy masz 22, możesz sutkami, wiesz, rysować na szybie, bo masz tak, jesteś tak napakowany, a jak masz 25, to możesz, wiesz, przykleić do szyby swojego cyca i udawać, że jesteś kobietą. Co jest trochę dosyć smutne, bo kiedy masz 22 lata, to najczęściej masz dużo kobiet, a jak jesteś... Nie, odwrotnie, czekaj, to chciałbyś, wiesz, mieć dużo kobiet, a jak jesteś już starszy, to już miałeś najczęściej sporo doświadczeń i już nie potrzebujesz tych cycków. Za dużo kobiet. Już tych cycków nie potrzebujesz w życiu. Pojawiają się cycki i ty mówisz, na, I'll pass, I rather, nie wiem. Twoje życie jest pełne cycków, kiedy ma się 27 lat. Ty pływasz w morzu cycków. Pływasz w morzu cycków. Stary, przypomniało mi to, ty pamiętasz, taka była... film animowany, bajka Sindbad. A, tak, ten z Dreamworksa. Kurwa, zajebisty był. Zajebisty. Ale nie tam Planeta Skarbów czy coś takiego, tylko Sindbad. Sindbad i Legenda Siedmiu Mórz, tych samych twórców. Ja pierdzielę, to są dwa takie underdogi, dwa takie czarne konie, które po prostu rozwaliły mi głowę jakiś czas temu. Dawno w sensie, ale tak mi się przypomniało, bo właśnie w Sindbadzie był motyw, kiedy Sindbad miał takiego czarnego kolesia, który był jego, wiesz, pomocnikiem, tak, przyjacielem. Był jego czarnym kolesiem. I on chodził bez koszulki. Tak. I jak on się kiedyś odwrócił i obok niego on stał, to mówił oczywiście o jego sutach. Spojrzał na niego i powiedział, uważaj, wybijesz komuś kiedyś oko tym. Pamiętam tą scenę. To jest piękne. Więc najwyraźniej można. Zgadnij, co można zrobić, Konrad, z pendrive'em. Czy udało ci się wreszcie wsadzić go za pierwszym razem? Stary, lepiej. Udało mi się nie tylko wsadzić go za pierwszym razem, ale wcześniej wyprać go. Co? Szukałem pendrive'a i żeby coś tam zgrać i mówię, nie wiem gdzie jest pendrive, szukam na stole, szukam w takim pojemniczku, gdzie zawsze go wrzucam jak coś.
I nie ma. I zdaję sobie sprawę, że byłem wczoraj na uczelni, miałem tego pendrive'a w kieszeni. No. I zostawiłem go w kieszeni, więc wyciągnąłem go z kieszeni, ze spodni, w które były w pralce. Włożyłem do komputera i działa. Czy ja dobrze myślę, że to jest twój jedyny pendrive? To jest jeden z moich jedynych pendrive'ów. Pamiętam, że zawsze byłeś osobą, która do niedawna jeszcze nie miała ani jednego pendrive'a i teraz tak podejrzewam, że masz jeden wreszcie. Tak, mam jeden. Kiedy nie, świat generalnie gubi pendrive'y na lewo i prawo, Mateusz powstrzymywał się przed nową technologią. Tak. Nie, bo ja zwykle uważam, że nie potrzebuję pendrive'a. W sensie, gdyby nie to, że mogę komuś wysłać coś mailem. Nie potrzebuję nosić danych. A jeśli chcesz coś wydrukować? No to właśnie to jest jedyny mój problem. No. Że wtedy właśnie muszę, tylko dlatego potrzebuję pendrive'a. I tylko to mam na pendrive'ach. Inkryminujące dane. Które potrzebujesz drukować? Inkryminujące dane. Takie, które wiesz, for your eyes only. Nie ma ich w internecie, mogę mieć tylko na pendrive'ie. A potem spalam pendrive cały, bo wiem, że można odzyskać dane z pendrive'a. Swoje nagie zdjęcia. For my eyes only. Zdjęcie mojego pery, zdjęcia sklejone obok siebie. Na każdym H4. Kolaż. Nie, to są tak, to jest, on jest w różnych kształt i musisz zrobić taką wielką planszę, wiesz, na billboard i przyklejasz tylko fragmenty tego. To są takie puzzle. Taka mozaika. Tak, puzzle od lat 5. Lat 5 i wzwyż. Od 2 do 4 osób. Także pendrive możesz wyprać i on będzie działał. Dobrze wiedzieć, jak pieniądze. Nawet nie wysuszałem go, po prostu wsadziłem go do komputera, bo stwierdziłem. I potem dopiero zastanowiłem, co zrobiłem, nie? Wsadziłem właśnie mokrą elektronikę do mojego sprzętu wartego więcej niż mój samochód. Może nie wartego więcej niż mój samochód, ale na którym pracuję, nie? Tak. Poczekaj. Co? Może faktycznie jest warty więcej niż twój samochód. To jest bardzo możliwe. Znaczy wiem, że mój komputer jest wartujący niż samochód, którym jeździłem. Może powinieneś jeździć teraz na komputerze. No. Haters gonna hate. No, mogę przejechać się, wiesz, w Google. Przecież przejechać się Skype'em do kolegów z Warszawy. No tak robię. Londyn, Warszawa, Paryż czy Dakar. Ach, papier jest zaszorski, Konrad. Mhm. Czy to jest analogia do papieru toaletowego? Tak, ale nie będę mówił o papierze toaletowym. Okej. Okay. Będę mówił o czymś innym, ale chciałem chwytliwy tytuł, więc napisałem coś zupełnie innego. Ale przyjmijmy. Proszę, kliknij to teraz. Ale nie, zostańmy tutaj, zostańmy przy papierze. Załóżmy, że podcierasz się papierem Velvet czy inny. Przepraszam, ale nie powinieneś napisać w takim razie, on jest za szorstki. On jest za szorstki. By się przekonać. Nie uwierzysz, jak szorstki był dla niej. Jeżeli masz Twitter albo Facebook, na Twitter najbardziej chyba, bo na Facebooku musiałbyś jeszcze otagować, a w Twitterze wystarczy, że napiszesz cokolwiek. Jeżeli podcierasz się papierem, który Velvet albo Mobi albo kurwa nie wiem, Mola, jak się nazywają papiery toaletowe, i sobie wiesz, dupę sobie na przykład rozetrzesz, w sensie odparzysz cokolwiek i napiszesz na Twitterze, ale chujnia, kupiłem gówniany papier toaletowy Velvet. Mhm. To możesz być pewien. Hashtag Velvet? Co? Hashtag Velvet? Właśnie nie musisz nawet pisać hashtaga. Hashtag grak odbytu. Jeśli napiszesz coś o jakiejś firmie, to odezwie się do ciebie przedstawiciel tej firmy z oficjalnego konta. Mój znajomy się tym, właśnie mówiłem ci, tyle razy ci mówię o Michale Sadowskim, który zajmuje się monitoringiem internetu. Tak. On generalnie jest odpowiedzialny za tego typu rzeczy też. No, ale to jest tak przejebana sprawa. To jest przejebana, że cokolwiek nie możesz napisać po prostu swoich rzeczy, tylko dzień dobry. Dzień dobry, czy może będziemy w stanie pomóc? Daj znać, czego potrzebujesz. Czy ktoś z naszych przedstawicieli może przyjechać i podetrzeć ci dupę szmatką? Gąbką na kiju. Gąbką na kiju. Wczoraj miałem taką sytuację z serwisem... jest taki serwis kapsel.pl, na którym mam swój sklepik taki komiksowy, na którym są koszulki, kubki, taki inny szajs. I
przenosiłem tam między innymi kubki z innego serwisu, gdzie były tylko kubki, a tutaj są różne rzeczy, więc przenosiłem wszystko w jedno miejsce, nie? I teraz dopasowuję grafiki i tak dalej, i tak się śmieję, że te kubki są chyba generalnie trochę większe, bo generalnie się mieści szersza grafika, i tak piszę dowcipnie na Twitterze, że hoho, że muszę chyba coś przerobić, bo będzie mi szkoda tego 1 centymetra wolnego. I od razu się kapsel do mnie odzywa i mówi, daj znać, jakich wymiarów potrzebujesz, może będziemy w stanie pomóc. Czekaj chwilę, przerwa, bo dostaję, mam telefon, który jest troszkę ważny. Czas na Meksyk! I wracamy po tej krótkiej przerwie. Mogliście słuchać doskonałego hitu, który obecnie zajmuje pierwsze miejsca na top listach w Meksyku. Obecnie, a także w zeszłym roku i od początku świata. Zanim jeszcze był Meksyk. Zanim jeszcze był Meksyk, kiedy jeszcze zwierzęta tylko popierdalały po stepach. Kiedy jeszcze dinozaury słuchały tej muzyki. Tak. I nie mówimy o waszych starych. O czym gadaliśmy? O tym, że generalnie nie za bardzo masz opcję napisać cokolwiek o kimkolwiek w internecie, żeby ta osoba, jeżeli jest firmą, nie znalazła tego i nie napisała, czy naprawdę? W takim razie, czy mogę ci jakoś pomóc? No, ale to dobrze w sumie. Tak myślałem kiedyś, a po czym kilka razy się do mnie ktoś odezwał i stwierdziłem, że w sumie to nie. Bo to jest fajne, jeżeli faktycznie chcesz coś wymusić na firmie. Blogerzy tak robią. Bloger na przykład coś mu się nie podoba, napisze posta, napisze bloga i firma się odzywa, wysyła mu gadżety, wysyła mu darmówki i tak dalej. A ja w sumie, ja tylko piszę, wiesz, chcę się podzielić czymś zabawnym, co mi się przydarzyło najczęściej, nie? I nie potrzebuję całego PR-u. Ciekawe, jak zaczną analizować dźwięk w końcu móc tak dobrze. Tak, żeby słuchać tego, co mówimy tutaj? Na przykład. Maszynowo? Maszynowo słuchać, no. To znaczy, tego też chyba nie robią maszyny u nich, tylko siedzą praktykanci i to googlują. Także teraz praktykanci będą mogli słuchać podcastów. Nie, nie, masz cały engine wspomagający z tego, co kojarzę. A no, w sumie tak. W sensie masz engine wspomagający to, a potem każda z takich rzeczy masz flagowana jest, czy jest ważna, mniej ważna i tak dalej. I faktycznie potem możesz puścić praktykantów, którzy ci to prześledzą i powiedzą, czy jest spoko, czy nie spoko, nie? Mhm. Powiedziałam też, że jakoś tak mega dużo kontentu się nie pojawia, nie? Mhm. Ale, no wiesz, a propos właśnie Brand24, to Misiek miał takie akcje, że był na jakiejś konferencji czy spotkaniu jakimś i ktoś do niego pisał, że chce, napisał na fejsie, bez wiedzy nikogo, bo pisał, to co Michał, pogadamy o współpracy, spotkajmy się za 5 minut przy wyjściu, nie? Mhm. Tak z dupy pisał gdzieś w którymkolwiek miejscu, wiesz, w jakimkolwiek profilu gdzieś tam, ja mówił spoko. Co? No. Czekaj, bo chyba nie rozumiem. W sensie... No chodzi o to, że koleś jakiś gdzieś napisał, on ma on bardzo dobrze opracował te rzeczy, które, wiesz, dobrze pracują nad tym i najczęściej jak ktoś napisze o czymś, to wie. Kumam, czyli możesz napisać gdziekolwiek i będzie wiedział. Na przykład, o różnej porze w ogóle, wszędzie, wiesz. Pewnie Michałów jest paru, ale co nie zmienia faktów, że ta iluzja jest świetna po prostu, nie? Jasne. Przypomina mi się coś, jakiś dowcip związany z Obamą i śledzeniem obywateli amerykańskich. Co to było? Nie pamiętam, dobra. Nieważne. Ale miałem jeszcze jedną przygodę z tym, z działem kontaktu z klientem w tym tygodniu. A czekaj, Michał, jeśli tego słuchasz, może 20 lat później, jak wynaleziono technologię, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Miałem taką fazę, bo od czasu do czasu, wiesz, jest taki samochód, który mi się bardzo podoba, Volvo 740, taki stara mydelniczka. Ale czekaj, czy ono ci się podoba ciągle? Tak, ciągle mi się podoba. Czyli gusta się przez te wszystkie lata nie zmieniły. Nie, jest ciągle zajebisty samochód. I zawsze, nie, kiedy... bo jak jesteś mały na przykład, jak jesteś mały, to ci się podobają Lamborghini, nie? Tak. Ja na przykład złapałem się na tym, że ostatnio widziałem parę takich zajebistych samochodów i pierwsze co, to mówię, ja pierdolę, kajta tam nie zmieszczę. No. W deska nie wejdzie w ogóle, będę musiał ją łamać na pół chyba za każdym razem. Wiesz, kiedyś się dziecko urodzi i co ja, jak ja dziecko zawiozę, nie? A gdzie ja wózek schowam na przykład? Jasne. Więc i zaczynasz myśleć tak i sobie myślisz, kurwa, właśnie w ogóle chujowy samochód, nie? No zaczynasz, ale słuchaj. A po mieście też mogę jeździć tylko 50 na godzinę. No tak. No Lamborghini to nie jest praktyczny samochód, poza tym płaciłbyś dużo za paliwo. Lamborghini czy Lamborghini? Lambo coś tam. Lambo. Lambo.
Rozwiązujemy problemy poprzez ich obejście. W każdym razie, słuchaj, zawsze jak spotykam się ze swoją rodziną ze Szwecji i oni zawsze rozmawiają o samochodach, bo Szwedzi są pojebani na punkcie aut, to zawsze tak sobie myślę, fajnie by było, w tej Szwecji jest w chuj tych samochodów i one są strasznie tanie, można kupić, wiesz, za 2000 zł możesz mieć takie auto, nie? I pomyślałem, fajnie było takie auto kupić, przemalować je w komiksy i w ogóle byłoby zajebiście. I wiesz, i oczywiście po jakimś czasie mój rozsądek mi wraca, przypominam sobie, że ja w ogóle nie jeżdżę samochodem, a jak jeżdżę, to najczęściej Monika jest już w domu i mogę pożyczyć od niej auto. I wszystko wyrzucam do śmieci, ale jeszcze byłem na tej fazie tego pragnienia posiadania tego auta, więc stwierdziłem, że muszę podejść do tego rozsądnie i sprawdzić na przykład, ile zapłaciłbym za ubezpieczenie. I teraz w internecie masz takie fajne wyszukiwarki i wpisujesz tam dane samochodu, wpisujesz tam swoje dane, wpisujesz, czy samochód będzie garażowany i tak dalej, i on na podstawie tych wszystkich danych oblicza ci koszt. Ale było też, trzeba było też wypełnić swój numer telefonu, więc bardzo sprytnie wpisałem swój stary, żeby nie być w ich bazie. A nie mogłeś wpisać dowolny? Mogłem prawdopodobnie wpisać dowolny, ale pomyślałem o tym dopiero 24 godziny później. Czemu wpisałeś swój stary? Bo kłamstwo nie jest moją pierwszą reakcją. Ja zawsze piszę stary Konrada. Wpisałem swój stary numer telefonu i Monika mówi, będą jutro do ciebie dzwonili. Do ciebie jutro dzwonili, mówi Monika. Sprawdzam kwotę, 888 zł. Następnego ranka dzwoni telefon i kobieta pyta, czy to ubezpieczenie, które pan wyszukiwał, jest jeszcze aktualne? No bo kurwa wpisałeś numer! Tak, i słuchaj, a ja mówię, nie jest aktualne, ponieważ nie mam samochodu. Nie chciałby pan kupić. Chciałem mi opowiedzieć całą historię. Bo zacząłem od myślałem, że chciałem mieć samochód i może kiedyś będę miał samochód i ona wtedy, aha, dobrze, dziękuję, do widzenia. Udało mi się doprowadzić do sytuacji, że ona chciała się rozłączyć. Trzeba było jej nie pozwalać. Proszę poczekać. Proszę poczekać. Niekulturalnie. Czemu się pani rozłączy? Proszę dać mi się wyrazić. Dobrze, że pani dzwoni. Dobrze, że pani dzwoni, bardzo chciałem o tym komuś powiedzieć. Wiesz, co mogłem zrobić? Napisać na Twitterze, że ubezpieczalnia Aviva źle potraktowała mnie przez telefon i napisali, że dzwonili do mnie. To ja mógłbym opowiedzieć historię. W ogóle TVN by się odezwał. A to, gdzie wyszukiwałem tego ubezpieczenia, było całkowicie losowe. Wpisałem w Google po prostu ubezpieczenie samochodu i to było pierwsze, co wypadło. Ej, nasza znajoma Jola właśnie wrzuciła na Face'a. A nasza znajoma Jola słucha DJ podcastu. DJ Andrzej Impreza. I takie zdjęcia DJ Andrzeja, gdzie jest taki starszy, grubszy koleś, wiesz, z długimi włosami, który stoi przy konsolecie. Muszę na różowo zobaczyć. Napis DJ Andrzej Wesele DJ.pl. I są takie zdjęcia z wklejonymi chyba ludźmi. Wow! DJ Andrzej, Impreza! On naprawdę wygląda jak DJ Andrzej, tak totalnie. Kurwa, faktycznie wygląda jak DJ Andrzej Wesela Bale Dyskoteki. Słuchajcie, jeżeli chcecie, to polecamy DJ Andrzej. Najlepsze jest to, że on Wesele jest... Wesele DJ.pl. On jest taki starszy DJ, ale ma długie włosy, bo jest luźny. Jest jak twój stary w ogóle. W początku myślałem, że DJ Andrzej to twój stary. No wygląda trochę tak. O kurwa. Pozdrawiamy Jolę oraz DJ Andrzej. DJ Andrzej. DJ Andrzej. Jolu, jeśli spotkasz DJ Andrzeja, to ucałuj go od nas. Jego długie, piękne, błyszczące loki. Yeah. Muzyki dla Joli. Słuchajcie, archeologia internetu, fuck. Trochę pozostając w temacie, tuż przed odcinkiem wpadliśmy na genialny pomysł. No bo mamy archeologów, nie? Co robią archeolodzy? Chodzą po krótsze miejsca, gdzie były stare kultury i grzebią tam. I dokumentują to, idzie i mówią na przykład, gdzie nowe odkrycie pokazało, że człowiek jednak podchodzi od małpy, bo znaleźliśmy brakujące ogniwo. Tak, bo dinozaury miały jednak pióra. Na przykład, albo były jednak duże, albo małe, albo coś takiego. Tak. I albo na przykład mówią, antyczni Sumerowie, nie wiem, trzepali gruchę 3 razy dziennie. Tak, albo wojownicy sumerscy nie nosili piórowuszów, tylko to były zabawki dziecięce. Dokładnie, i to robią archeolodzy. Pamiętasz Futuramę, gdzie było muzeum XX wieku w przyszłości i właśnie wszystko było takie pojebane, bo oni nie wiedzieli, co do czego służyło. No właśnie tak myślę.
Pamiętam też, jak trafili na planetę robotów, gdzie roboty były przekonane, że jest... były przekonane, że są stworzone przez Boga. Tak. I choose to believe what I was programmed to believe. Że są stworzone przez Boga, a nie, że ktoś je zaprogramował i stworzył, że to jest bez sensu. Tak, mimo że stworzyli je faktycznie ci bohaterowie. Czy odwrotnie to było? Kurwa, nie pamiętam tego. Znaczy, zaczynało się od tego, one że... One wierzyły w robotyczną ewolucję. Tak. Wierzyły, dokładnie, nie, przepraszam, nie w Boga. Wierzyły w robotyczną ewolucję. Pamiętam mechaniczne rybki, które robiły lepsze te. I to było piękne, tak bardzo piękne. Zajebisty odcinek. I a nie, że ktoś je, było robotyczna ewolucja versus intelligent design. Mhm. Inteligentny projekt robota. I czy ktoś kiedyś będzie siedział i przeglądał wielkie zbiory internetu, na przykład po wojnie, żeby sprawdzić, co było przed wojną? Załóżmy, że będzie wojna, która zniszczy internet. To się sprowadzi do tego, że w pewnym momencie będzie jakiś taki stan krytyczny na świecie, że najdzie tyle cenzury na to, że internet wybuchnie. No, a książek już nie ma, już spaliliśmy biblioteki. Tak, że albo internet będzie kościoły tak albo internet będzie tak monitorowany, że w pewnym momencie wszystko stare zacznie znikać. Tak, i będzie tylko, że wszyscy są bardzo mili i fajni. No, tak jak jest w Chinach na przykład. Tak. I w Chinach tak jest, że jest monitorowany ten. Mhm. Chiny dostały swoją własną wersję konsol ostatnio, chyba Xboxa dostały. Jezus, nieważne, nie będziemy w to wchodzić, bo to jest gruby temat, ale w każdym bądź razie kiedyś po takim wielkim wybuchu internetu będzie oczywiście rewolucja, która przywróci internet i będą, wiesz, bojownicy prawdy, archeolodzy internetu, którzy będą szukać wszystko i natrafią na przykład na nasz podcast. A to jest bardzo możliwe i powiem ci dlaczego. Bo nasz podcast jest hostowany na archive.org, czyli właśnie tej... O kurwa, strona, gdzie są archiwa wszystkiego. To są archiwa kultury właśnie w internecie. Piękne, ale wyobrażasz sobie taki zawód, gdzie musisz grzebać po internecie, po starych tych, znać stare protokoły kodowania. Drobnymi pędzlami dekoderów, szyfrów. Musisz szyfrować stare zapiski gdzieś tam. Jest to dosyć fascynujące, ale ta... Żeby na przykład powiedzieć, to były jednak selfie. Oni w archive.org mają tak naprawdę podobną robotę, tylko od drugiej strony, nie? Bo oni muszą wymyślić, jak zachować niektóre rzeczy dla przyszłych pokoleń. Na przykład teraz mieli taką akcję, że bardzo dużo starych gier PC-towych przerobili tak, żeby można było je odpalać w przeglądarce. Jak sobie wyszukacie, to znajdziecie na pewno. Piękna inicjatywa. No, zajebista dosyć. Tylko ciekaw jestem, czy trzeba je ściągnąć i odpalić w Dosboxie, czy faktycznie się odpala w przeglądarce. Jestem bardzo... Nie, dobra, to jest chyba do osiągnięcia. Ale to jest dobra rozkmina. Jest dobre, no. Żeby je rzucać. Kajty na drutach. Chciałem ci powiedzieć o tym, co mi się przydarzyło wczoraj. Mhm. To jest bardzo krótka historia. Ja widziałem zdjęcie chyba z tego, ale powiedz. Historia jest taka, więc byłem wczoraj na kajcie. Pływałem sobie w Niemczech. Mhm. Nie? Na Bersdorferze. Jak was to interesuje, to jest koło Zgorzelca. Się przejeżdża przez Zgorzelec i już się jest. I bardzo fajnie się jeździło, wszystko super, było trochę zimno, nie? Ale coś ogrzało mnie bardzo. Widziałem sobie i widziałem w pewnym momencie takiego kolesia, który zupełnie nie ogarniał, nie wiedział, co się dzieje po prostu. Tam jest bardzo, bardzo mocno wiało i też było trochę nierówno. Ale widziałem kolesia, który właśnie chyba się uczył, czy takie pierwsze kroki stał. W każdym razie ten kajt nim miotał lewo-prawo. Nie? Jak ja widziałem go, to oddalałem się od niego pośpiesznie. Mhm. I tak, wiesz, raz, drugi, trzeci i tak dalej. W pewnym momencie płynę sobie i patrzę, że ten koleś coś tam robi z kajtem. Nie wiem, czy ktoś mu go startował, czy on tam próbował wylądować, czy cokolwiek. W każdym bądź razie nagle widzę, że ten kajt tak leci. I już nie ma tej osoby przyczepionej do niego. I ten kajt leci. I Angela właśnie była na plaży, nie? Wyszła z kajtem, więc krzyczę do niej, nie? Z daleka macham ręką i mówię, Angela, uważaj! I pokazuję jej. Ona spojrzała się na to, dała kajta na dół, nie, żeby nie wleciał w niej i tak, wiesz, ja widzę, że to leci po prostu, nie? Z mojej perspektywy wygląda, jakby leciało prosto w nią, nie? Bo ja to widzę z boku. Ale nie, to leciało gdzieś trochę w głąb lądu. Tam bardzo niedaleko są druty wysokiego napięcia. Więc w pewnym momencie jadę i ja to wszystko widzę już. Najlepsze jest to, że ja takie coś przewidziałem, jak tylko tego kolesia zobaczyłem, nie? Czasami tak mam, że jak widzę coś,
to widzę, że kolesia, który nie ogarnia, to już wiem, że on coś spierdoli dzisiaj. Tak. Coś. Nie, czasami jest to na przykład bardziej, że wiem, że dokładnie ten koleś wrzuci dokładnie na te druty, a czasami jest tak, że wiem, że po prostu ktoś spierdoli coś. Więc przewidziałem to, że kolesiowi się wyjmie kajt, coś się stanie, no i widzę, jak ten kajt leci. Kajt jest tak zrobiony, że jak on nie ma obciążenia, to raczej nie spada. Im mocniejszy jest wiatr, to po prostu leci. Mhm. Z czasem spadnie, ale jeżeli jest mocny wiatr, to on może lecieć. No tak, jest zaprojektowany do tego, żeby latać. Nie, bo czasami ludzie myślą, że jak nie ma obciążnika, to on nie ma w profilu, nie? Nieprawda. Nie ma, ale on generalnie nawet miał trochę obciążenie, nie? Bo on tam chyba leciał z barem jeszcze. Z barem, no w ogóle cały poleciał po prostu. Kajt i takie jebane sznurki, nie? I ja tak patrzę, myślę sobie, a zahaczy się o drzewo i wiesz, rybimy go. I coś tak, no i ja, nie, takie niskie były drzewa, to może barem się zahaczy o drzewo i wiesz, coś się stanie i jebnie o ziemię w końcu. Nic bardziej mylnego, po prostu pojechał. Gdzieś po drodze ten bar może zahaczył o drzewo, ale ściął te drzewo po prostu. Takie jest pół drzewa ogolone, jesień przyszła dla niego wcześniej. I widzę, jak ten kajt się zbliża do tych drutów, zbliża się i generalnie widzę, jak on wpada w to. Strzela, tak, słychać taki wielki... Tutaj dźwięk był trochę szybszy od wizji, więc najpierw słyszę huk, taki jebutny. Potem widzę, jak ten kajt staje w płomieniach. No fuck. Potem widzę, ale on tak, wiesz, taki pff, i widzę taki błysk, nie? Te transformatory szybko wyłączyły prąd prawdopodobnie, obu te, które są na słupach, nie? Bo to były takie 6 linii wysokiego napięcia, takie grube, nie? Tak, takie wysokie skurwiele, nie takie niskie, jak tak, są telefoniczne. Tak. No takie co najmniej na 25 metrach, bo tyle ma kajt, że mają linki do kajta. I widzę, jak ten kajt wpierdala się w te linki. Jak strzela, to bar, który zwisał, te linki od baru, dostały takiego kopa, że zakręciły się 2-3 razy dookoła tego. I wiesz, i mówię, uff, pierwsze co sobie pomyślałem, to że dobrze, bo ten koleś już nie ma kajta. I nie będzie, nie zdała się nikomu krzywda. No. Potem sobie pomyślałem, że co prawda cały Gorlic teraz nie ma prądu. No pewnie tak. Pewnie. I potem sobie pomyślałem, co ja bym zrobił na jego miejscu, gdyby mi się coś takiego przypadkiem stało. No w sumie dobre pytanie, bo... Ja bym wsiadł w auto, już nigdy bym nie wyszedł z domu. Spiertalałbym daleko, tak daleko jak można, bym zakrył sobie chyba tablice rejestracyjne, żeby przypadkiem nie, wiesz, nie znaleźli tego. I bo stary, no nawet bym, nawet próbowałbyś ściągnąć tego kajta, wiesz, że kajt kosztuje troszkę. Ja patrzę, nie? Teraz na ściągałbyś zdjęcie, Mateusz. To, bo ja bym kurwa nie ściągał, możemy wrzucić to później. Ja patrzę coś. Na zdjęcie i na tym zdjęciu te drzewa są, może sięgają do połowy wysokości tych linii, czyli żeby go ściągnąć musiałbyś generalnie chyba wleść po tej nie, po jednej z tych tych. Czy nawet byś, czy czekałbyś, jak ktoś przyjedzie, jakaś straż pożarna i go ściągnie, czy coś takiego, czy wiesz, dzwoni po kogoś, czy coś kombinował, czy ściągałbyś go, waląc to, że tam, czy jest prąd, czy nie. Bo ja kiedyś wchodziłem na drzewo po kajta. Nie, na drzewo tak, tutaj chyba nie. Wydaje mi się, wiesz co, najdziwniejsze jest to, że nie wiem w sumie, czy na przykład ubezpieczenie człowieka obejmuje coś no stary, takiego. Ja rozkminiałem to. Byłoby spoko, gdyby nie to, że kitesurfing najwyraźniej jest zakazany w tym miejscu. Windsurfing, nie? Nikt tego nie przestrzega. No. Ale jest tam kitesurfing formalnie zakazany, więc ubezpieczenie by ci powiedziało, że jest zakazany formalnie i mogą ci naskoczyć. No fuck. Tak podejrzewam. Więc wygląda to z mojej strony. A może dlatego jest zakazany, bo tam są jebane druty. Możliwe, kto by pomyślał. I zaczęliśmy rozkminiać, nie? Jak to tam, czy przypadkiem nie zakażą tego i tak dalej, bo to jest fajne miejsce. Mhm. Ale tak po prostu zapamiętałem ten dzień. Jako dzień, w którym właśnie ktoś zarzucił. Wiesz, ale z dwojga złego lepiej, że się zliszował i on nie poleciał, nie został przeciągnięty przez 100 metrów ziemi. Skoro mówisz, że wiało tak mocno. Oj. No, ale... Morał z tego taki, że no, trzeba chyba nauczyć się pływać, zanim się zacznie pływać. Nie, nie, po prostu jestem. I najlepsze jest to, że jak wyjeżdżaliśmy z tego spotu, nie? Już się spakowaliśmy, zwinęliśmy kajty, była 17 godzina, to się stało tak około 16. Mm. Spakowaliśmy się, już wyjeżdżaliśmy, wiesz, słońce powoli znika, jest 17, jest grudzień, nie? Więc jest listopad, więc słońce powoli się chowa za górami. No. Ja widzę dwie straże pożarne, jedną karetkę, jedną policję, tak na zapas. I stoi 6 dorosłych, kurwa, mężczyzn, strażaków. I generalnie stoją z założonymi rękami wszyscy obok siebie i patrzą na to. Załamują ręce.
Nie, nie, tak patrzą i się brechtają, bo wiedzą, że się ściemnia, wiedzą, że kurwa to jest gra akcja na całą noc z reflektorami w ogóle i tak dalej. No. Tak myślą, kurwa, następnego dnia już tego nie było, więc udało im się to zrobić, ale brechtałem z tego strasznie. Jak ale oni... druty są generalnie z metalu, czyli mogłeś takim miotaczem ognia podpalić tego kajtego. Najlepiej, nie? W ogóle wszystko miotaczem ognia. Ale to, jeżeli... nad polami. Jeśli jakiś Niemiec wrócił, to Niemiec będzie walczył polami. O swoje prawa i będzie chciał walczyć. Nad suchymi polami. Najlepiej użyć miotacza ognia na wysokości 25 metrów. What can possibly... przy mocnym wietrze. What can possibly go wrong? O, dobra, kajt na dłutach. Plakaty wyborcze, to jest moja druga rozkmina. Czy to coś związanego z naszym zeszłotygodniowym tematem? Trochę i nie. Nie, ja miałem inną rozkminę. To jest krótka bardzo rzecz. Plakaty wyborcze są rozwieszone. Niektóre są śmieszne, niektóre nie. Ale ja zacząłem o takich rzeczach myśleć, o opiniach ludzi na temat plakatów, nie? Z jednej strony widziałem na przykład babkę, która się nazywała tam Aldona bodajże, i Aldona była tak ustawiona akurat w takim miejscu, że cień z drzewa padał na nią i wyglądała, jakby miała brodę, nie? To jedna rzecz, więc tak mnie to rozbawiło, ale to zwróciło na moją uwagę na napis, bo przed Aldoną był napis doktor habilitowany. Doktor habilitowany Aldona. Aldona jakaś tam, nie będę podawał, wiesz, reklamowo, nie zapłacił, nie wysłała wódki, nie? To co mam reklamować. To prawda. Doktor habilitowany Aldona. I doktor habilitowany Aldona, wiesz, wrzuciła swój plakat. Ja tak sobie myślę, zacząłem myśleć, czy faktycznie ona powinna pisać, że jest doktorem habilitowanym, czy ja bym chciał, żeby ktoś mi pisał, na przykład dyrektor jakiejś firmy, albo nawet jak tytuł ma nauk magister. Ale ona nie miała podane, czego jest doktorem habilitowanym? Nie, właśnie, to było, to jest moja druga to. Ma po prostu napisane, że jest naukowcem, doktorem habilitowanym i jakaś tam, wiesz, nie wiem, partia, czy tam bezpartyjni chyba, nieważne. I spoko, nie, ja Aldonę, wiesz, nie mam nic do Aldony samej. Kurwa, do jej plakatu, nie? Ale pomyśl nie tak. Nie piszesz, że jesteś kurwa doktorem, jeżeli nie jesteś doktorem w tym, nie jest doktorem jakiejś politologii czy coś takiego. No nie wiem, są pewne cechy wspólne, które mają wszyscy doktorzy. Na pewno umieją dobrze czytać wszyscy i pisać. No nie! Po polsku. Nie, no nie piszę, to nie ma znaczenia. To jest tak jakby, wiesz, Zbyszek, chroniczny masturbator, nie? No to jestem pewien, że wiesz... No nie, no po prostu są rzeczy, które piszesz, są rzeczy, które, wiesz, nikogo nie powinny interesować, nawet jeśli one ci dodają plusu, to nie sądzę, że to jest takie super, zwłaszcza, żeby ale się... Ale to ci dodaje rzeczy. Ale się nie odnosisz z pewnymi rzeczami. Co więcej, druga rzecz, która mnie wkurwia, od razu zacząłem o tym myśleć, że idziesz sobie do... Słuchasz, oglądasz talk show, nie? Albo jest, kto robisz wywiad z kimś, nie? I jest, kurwa, Zbyszek, doktor habilitowany, albo doktor czegoś tam, albo profesor czegoś tam. Tak. I ja sobie myślę... Dlaczego oni go przedstawiają na przykład jako doktora? I często jest tak, że się wypowiada koleś, który jest profesorem, czy doktorem, czy czymś tam, ale na przykład nie jest powiedziane czego. On jest na przykład, kurwa, doktorem biologii, nie? Ale to jest twój status społeczny, że jesteś doktorem. To jest twoje nie, wykształcenie. Nie, to jest twój zawód. Wykształcenie twoje. Nie. Tak, to jest nawet wykształcenie. Nieważne. Nawet jeśli to jest doktor biologii, to jeżeli ja jestem w programie, w którym jest, kurwa, gówno o biologii, nie jest w ogóle o biologii, to on się nie powinien przedstawiać jako doktor w takim programie, bo nie jest specjalistą od tego, nie zna, w większości wypadków nie zna się na tym. Ale jest różnica, czy wypowiada się człowiek, który sprzedaje bilety w kinie, a człowiek, który jest doktorem czegoś. No nie, jeżeli nie ma papieru, to może napisać entuzjasta. Entuzjasta kina. No, nie, biologii na przykład. Entuzjasta biologii. Nie wiem, no wypowiada się o kinie koleś z biologii i nie ma tam żadnego tematu biologicznego, to może powiedzieć, że jest entuzjastą kina. Ale widzisz... Nie jest. Ale na przykład pani Aldona. Pani Aldona jest doktorem habilitowanym. I skąd ja mam wiedzieć, czy oddam na nią głos? Jeżeli ona jest na przykład doktorem habilitowanym sztuki, to spierdoliła swoje życie. Dlaczego ma spierdolić Wrocław cały? Ja jestem magiem sztuk pięknych. Ty jesteś magiem. Ale ty nie jesteś... Stary, magister spoko, ale doktor habilitowany, ty spierdoliłeś magister i wiedziałeś już, że nie jest ci do niczego to potrzebne. A ona jeszcze tam została. Nie tylko, żeby zrobić doktorat, ale i habilitację. No, znaczy wiesz co, jeśli chodzi o wywiady tego typu rzeczy, to generalnie... Doktor habilitowany filologii.
Ale jest taki zwyczaj, że podajesz wiek i podajesz zawód właśnie, nie? No jeżeli nie tak, robisz z kimś wywiad, w gazetach na przykład. Na tych plakatach nie było, nie? Plakaty, plakaty to co innego tak naprawdę, nie? To jest osobna sprawa. Krzakowski 27, zawód miłosny. Ale wciąż wydaje mi się, że podawanie swojego wykształcenia ma trochę tutaj do roboty, nie? To niech napisze pełne, niech powie doktor habilitowany, czego? Nie wiem. No jeżeli, teraz właśnie czego? No rozumiem, rozumiem, że mamy podać czego? Albo na przykład stosunków międzynarodowych. Pamiętam ten twój komiks, bardzo mi się podobał. Ciekawe, czy mógłbym mieć Konrad Okoński, półroczny student teologii, żeby mieć zniżki na komunikację zbiorową. A czy ty jesteś... Właśnie, jeżeli podajesz wykształcenie, to powinieneś też podawać niepełne wyższe. Na przykład. Jeżeli nie masz pełnego, tak? No mówisz na przykład 0,2 pełnego. 0,2 wyższego. Rzeczywiście. A możesz sumować... 1,2 podstawowego, bo kiblowałem jeden rok. O kurwa. O, piękne. Ale chyba liczy tylko skończone lata. Jaki mamy czas, ten timing, godzina? Jest godzina 19:32. U nas, u was nie. I wy nas słuchacie, nie, o której jaki chcecie. Mamy czas? Godziny już gadamy jakoś tak, około. 36 minut. Myślałeś, tak, że rozmawiamy jeszcze długo. A propos plakatów wyborczych. Słyszałem fajną rzecz. Jak kolesie, którzy wieszają swoje plakaty wyborcze na drzewach. Mhm. I ktoś napisał, zrobił te zdjęcia tych plakatów, jakiegoś, nie wiem, Tomasz ktoś tam, nie? I ktoś podpisał, panu, polityk, który wiesza plakaty wyborcze na drzewach jest małpą, nie będę głosować na małpę. Fuck. Swoją podobiznę na drzewach, nie? Jest małpą. Jezus, nie mogę. No bo to jest taki hard, no gdzie kurwa, naprawdę musisz wieszać na drzewach swoje plakaty wyborcze. Dobra, Google i Azjaci. No powiedz mi. Mieliśmy samosterujące się samochody. Czy nagle zacząłeś podejrzewać, że wsadzają po prostu bardzo małych ludzi jako kierowców? Nie, moja rozkmina jest taka. Ostatnio googlowałem archetypy. Chcieliśmy sobie wygooglować Meksykańca i tak dalej. Nie? I właśnie jakie są stowarzyszenia, co ci Google odpowiada na to. I potem zgooglowaliśmy kobiety i chcieliśmy pogadać coś o azjatyckich kobietach. Z Angelą mieliśmy dyskusję, więc od razu wygooglowałem Asian Woman. Nie? Mhm. I chciałem sprawdzić mniej więcej, jak to wygląda. Ale co chciałeś sprawdzić o kobietach azjatyckich? Nie pamiętam, to nie jest ważne, bo to bardzo szybko ustąpiło po tym, co udało mi się wygooglować. Wszyscy wiemy, że się nie golą. Niczym mama Craiga. Wygooglałem Asian Woman, żeby zobaczyć, Craig's co ci mom. Mówi, nie? Tak. I podobnie potem wygooglałem sobie na przykład tam German Woman, American Woman i tak dalej. I takie stereotypy zostały zachowane. Ale później poszliśmy dalej i wygooglałem sobie samo Asian. I generalnie jak sobie wygooglasz Asian, to ci wyskakują same najdziwniejsze rzeczy. Już sprawdzam. W obrazkach oczywiście. A, w obrazkach, dobra. Ostatnio googlowałem w obrazkach dildos blazing, ale nie znalazłem tego, co chciałem. Jak widzisz na przykład, chodziło mi o to na przykład, że jak widzisz, googlujesz sobie polska kobieta czy coś takiego, to masz normalnie, albo amerykańska, dostajesz, wiesz, jakieś tam kobiety, czasami jakieś modelki i tak dalej. Jak wygooglujesz azjatyckie kobiety, to wszystkie są rozebrane. Na przykład. O, czekaj, sprawdzam. Nie u mnie, Mateusz. To dziwne, bo ja nawet nie lubię Azjatek. A jak jest u ciebie? U mnie pierwsza jest jakaś twarz, później jest jakiś selfie, potem jest kilka modelek, ale one są wszystkie ubrane. Mam safe search chyba wyłączony, no bo jak włączę, to jest inny zestaw też kobiet. Trudno mi powiedzieć. Okej, okay, jest trochę bikini i trochę bielizny. Ale googlasz woman? Jedna kobieta czy wiele kobiet? A co mam googlać? Wiele. Women. Okej, okay, no faktycznie jest trochę gołych. Jest trochę gołych, jest dużo memów. No, u mnie wszystkie ten. Jak wpisałem sobie na przykład Polish women? Woman? Tak. To wszystkie są wypolerowane. Nie, ale wszystkie Polish są... Polish jak lizać, czy Polish jak Polska? Polish. A to też jest trochę takich dup rozebranych. A są atrakcyjne. Może Boże, nie trafiłem z tym. I to takie było inaczej. Generalnie wtedy, kiedy o tym rozkładaliśmy z Angelą, wydawało się to wszystko takie naturalne.
You should have been there. W sumie trochę tak, bo zapisałem sobie temat, a tam było coś więcej. Tylko teraz powiesz, tam paru dniach mi umknęło. Może będziesz miał potem objawienie i wrócimy do tego. Za cztery dni będzie mnie to gryzły. Za cztery dni będę, wiesz, jechał samochodem, przełączę stację radiową. Aha! I zadzwonię do ciebie. Konrad, słuchaj. Zadzwonisz do wszystkich słuchaczy. Konrad, włącz nagrywanie. Erratę wydajemy. Tak zrobimy. A, czysty Harry. Czas na czystego Harry'ego. Czysty Harry, w tym tygodniu. Nie mogliśmy się doczekać trochę tego. Nie ustawiliśmy jeszcze, kurczę. Czego? Dobra, mam już. Głosów wszystkich, bo ja wymyślimy, ty miałeś wymyślić ustalimy, do Luny. Tak. A ja w mam tym Lunę. Pojawia się Luna i Draco. Tak. Jeśli ktoś słucha nas dzisiaj po raz pierwszy, my czytamy fanfiction, opowiadanie pod tytułem Hogwarts, szkoła modlitwy i cudów i tłumaczymy je na polski z angielskiego. Całość możecie znaleźć sobie na fanfiction.net i będzie do tego link w naszych notkach. I dzisiaj będziemy czytali rozdział 6, czyli czapki przydziału. Właśnie, zmieniliśmy, teraz musimy podać trochę technicznych rzeczy, bo zmieniliśmy czapki, dlatego że najwyraźniej okazało się, że co? Bo były tiary przydziału, ale po angielsku to było sorting hats, czyli tak jak po polsku, w oryginale, tylko że w Harry Potterze tiary przydziału, a tutaj z kolei są to czapki baseballówki, także... Najlepsze, że oni się odnoszą do tego, że ty zostaniesz czapką. Ty zostaniesz czapką, tak, zostaniesz więc czapką Slytherina. Ja u siebie ja już to spróbowałem przetłumaczyć. I tak jak Harrym było chyba tiarowcem czy coś takiego, czy coś takiego było w poprzednich odcinkach, że zostaniesz tiarowcem Slytherinu czy coś takiego, to teraz zmieniliśmy to na czapki, więc ja stwierdziłem, że zostaniesz czapecznikiem. Postaram się zapamiętać, jak do tego dojdę, to też zmienić. Nie możesz zostać czapką, ale możesz zostać czapecznikiem. To jest takie fajne słowo. Dobra, niech będzie czapecznik. Jak dojdę, to mnie poprawię, jeśli nie poprawię. Czapecznik. I jeszcze wprowadzamy Lunę. I od razu musimy... Ty, to jest jakiś tak, grzyb. Ja... Nie, ptak, czapecznik. Kurwa, zajebiście. Lubię nazywać rzeczy od ptaków. Ja będę czytał Lunę, tylko... Faktycznie, zapomniałem o tym. Zawsze kiedy graliśmy w RPG i ja potrzebowałem imienia dla postaci, to miałem Atlas Ptaków, z którego znajdowałem fajne imię. Czapecznik. I moje postaci się nazywały jak ptaki. Ciągle moje wszystkie postaci nazywają się jak ptaki. Mam dwie postacie kobiece w swoich komiksach, które się nazywają od ptaków. Raina? Nie, Oriol. Oriol na przykład. Czekaj, nie pamiętam jaki to był ptak. Dobra, zostawmy to teraz. To jest Wilga. I druga rzecz, jest Luna i Draco. Tak. I musimy jeszcze ustalić głosy dla nich. Ustaliliśmy już. No, ale oni muszą wiedzieć. Nie muszą, bo przecież będą słuchać. Dobrze. Nie, bo ja bardzo słabo czytam z tymi głosami, więc ja muszę powiedzieć najpierw, żeby to było śmiesznie. Tak? Dobra. To jakiego chcesz zrobić Draco? Draco będzie parskał. Dobra, bo Luna jest zjarana, bo ona jest tym, ona jest hipisem. Jest senna, a Draco jest taki pyszny, on się, wiesz, chwali tutaj i tak dalej. I więc będzie tak parskał wszystko. Dobra, ja czytam pierwszą część. Rozdział 6. Czapki przydziału. Harry Potter wrócił do stołu rudzielców. Dopiero teraz zauważył, że wszyscy nosili czarno-zielone czapki baseballowe z wężami. Niepewnie usiadł dopiero koło Renaldy. Dopiero teraz zauważył. Był tam już kurwa wcześniej, ale chuj, dopiero teraz mają czapki. Wszyscy założyli, jak Harry się nie patrzył. Niepewnie usiadł koło Ronalda, który nie miał czapki, jako że był tu nowy, podobnie jak Harry. Więc zaczął nerwowo Harry i wgryzł się w soczysty kawałek idealnie przysmażonego bekonu. Myślisz, że jaką czapkę przydziało wybierzesz? O, na pewno wybiorę Slytherin, zadeklarował się Ronald pewnie i zaczął jeść owsiankę rękami. I shit you not. Cała moja rodzina to Slytherinowie. Ale to była owsianka z mlekiem? Wydaje mi się, że to była kaszka jakaś. Z mlekiem. Oatmeal. Przecieka mu między palcami tym mleko. Oatmeal to jest owsianka, you. Nie? I can do what I want. I can do what I want. No, oatmeal jest owsianka tak. Jest z mlekiem zawsze. No to wpierdala kurwa zupę rękami. Ron wpierdala zupę rękami. Brawo, Ron. Cała moja rodzina to Slytherinowie, wskazał na niezliczonych rudzielców siedzących przy stole, a oni wszyscy jednocześnie obrócili się do Harry'ego, uśmiechnęli i pomachali. Też powinieneś
Też powinieneś zostać Slytherinem. Moglibyśmy zrobić to razem. Wymamrotał zamyślony Harry i ugryzł jajka. Może opowiesz mi, kto wierzą Slytherinowie? Mój fragment zawiera ludzi, opisy, gdzie ludzie jedzą pełne usta mój czegoś, też, po czym coś mówią. Także ja będę czytał z pełnymi ustami. Nie, tylko jak Harry ugryzł jajka, to pomyślałem, że się schylił po prostu. Tak sobie wyobraziłem. He took a bite of eggs. Może opowiesz mi, w co wierzą Slytherinowie? Oczywiście. Odparł zachwycony Ronald i dalej jadł owsiankę. Po pierwsze, wierzymy w Biblię. To cudownie, zareagował radośnie Harry i łyknął soku pomarańczowego. Ja też wierzę. Może jednak mógłbym być Slytherinem. Ale czekaj, to nie wszystko. Kontynuował podekscytowany Ronald i popił owsiankę mlekiem. Gryffindorskie czapki też wierzą w Biblię. Ale Slytherinowie mają coś jeszcze. Mamy księgę pełną wskazówek, jak być dobrym człowiekiem i radę czapek z Slytherinu, która mówi nam, co mamy robić. Harry zmrużył swą niewinną dziecięcą brew i zjadł łyżkę owsianki i zapytał zdezorientowany. A po co wam to wszystko, skoro macie Biblię? Ronald wybuchnął rechotem i władował sobie pełno owsianki do ust, po czym odpowiedział. Czemu poprzestawać na Biblii, skoro można mieć więcej? To by było jak modlenie się tylko do Boga. Harry z przerażeniem wyciągnął powietrze, wgryzając się w kolejny pasek bekonu. Oczywiście, że modlę się tylko do Boga. Do kogo innego miałbym się modlić? A co z Marią? Rzucił zły Ronald z ustami pełnymi owsianki. Musisz przynajmniej wielbić Marię. Mówisz o mamusi naszego pana? Zapytał Harry, oburzony. Nie wielbię jej. Cóż, w takim razie Bóg cię nienawidzi. Tak, kurwa, jest tam znak zapytania. Cóż, w takim razie Bóg cię nienawidzi, oświadczył Ron. Kawałki bekonu wylatywały mu z ust, kiedy mówił. Kurwa, Ron jest kurwa przegnity na wskroś. Harry poczuł się niepewnie, jako że chrześcijaństwo było dla niego czymś nowym, ale nie wydawał... Jezus, ja powiedziałem. Harry poczuł się niepewnie, jako że chrześcijaństwo było dla niego czymś nowym, ale nie wydawało mu się, żeby Bóg znienawidził go za niewielbienie jego mamusi. Przeciwnie, coś mówiło mu, że Bóg chciałby, aby ludzie wielbili tylko jego samego. Jebany Bóg, samolubny, kurwa. O, nie słuchaj go, skomentował senny głos obłudnie zza Harry'ego. Harry obrócił się i zobaczył dziewczynkę w jego wieku. Jej blade, żółte włosy były związane w warkocze. Nosiła kolorowo barwioną koszulkę i sprane dżinsy i kwiaty we włosach. Miała pacywki i naszywki na ubraniach. Żeby być, kurwa, maksymalnie stereotypowa. Teraz ty. A, dobra. Chyba, sorry, że ja mam czytać jeszcze jeden. Nie, bo nie złapałem tego. Nie powinieneś zostawać czapecznikiem Slytherinu. Dziewczyna kontynuowała pewna siebie i jadła coś, co miało być bekonem. Ale nie pachniało, ani nie smakowało jak bekon. Brakowało temu tego wędzonego, mięsnego smaku, który powinien mieć bekon. Powiedział Harry, który kurwa zobaczył, jak tak. Czego brakuje. Harry, czy możesz kurwa wyjąć usta z moich rąk, w których trzymam jedzenie? Dziękuję. Najwyraźniej wpierdala rzeczy ludzi, którzy trzyma po prostu i jedzą coś. Wystarczy spojrzeć, żeby wiedzieć, jak smakuje. Brakowało wie jakiego wędzonego, mięsnego smaku brakowało temu. W każdym razie. Zamiast tego smakowało jak... Kurwa, już wie, jak smakowało? Tak, bo to jest... Nieważne. Wygląda, jakby smakowało chujowo. Zamiast tego smakowało jak warzywa zmielone razem i pomalowane na czerwono. Fuj! Kto by chciał jeść warzywa pomalowane na czerwono? Harry wybrałby bekon zamiast tego każdego dnia tygodnia. Są aż nadto restrykcyjni. Harry hymnął sceptycznie. Naprawdę, kurwa, tam jest hymnął jako czasownik. Tak bywa, Mateusz. Harry hymnął sceptycznie. Nie był pewny tego całego zamieszania ze Slytherinem, ale słowo restrykcyjni nie było tym, co przychodziło mu na myśl.
kurwa, teraz musi mówić pełnymi ustami i być z bakana. Powinieneś zostać przyjaciółem Hufflepuffu, pouczyła arogancko, wciąż rzucając swoje zdanie. Ja tak zrobię. Co wierzą czapecznicy Hufflepuffu? Harry zamyślił się na głość i wziął gryza swojego prawdziwego bekonu. Och, jak bardzo chciał znaleźć prawowitą czapkę. Czapecznicy Hufflepuffu wierzą w Biblię. Nie, no teraz ja mówię po jamajsku, a nie po tym. Muszę być Czapecznicy Hufflepuffu wierzą w Biblię, ale tylko jej część. Luna wyjaśniła zwyczajnie i ciągle jadła tą rzecz. Nie wierzmy wszyscy w rzeczy sprzeciwiające się złóstwiu i piciu i socjalizmowi, ale naprawdę lubimy Mateusza 7.1. I to by było na tyle. Jesteśmy zabawowi, jesteśmy mili i tolerancyjni, tak długo jak się z nami zgadzasz. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Mateusz 7.1 to jest nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W tej chwili szyderczy śmiech. Ha, 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 ha! Rozniósł się po kawiarni. Zadowolony z siebie. Co ciekawe, Google mi przetłumaczyło smag jako kołtuński. Więc od tej pory jako zadowolony z siebie będę mu tłumaczył kołtuński. Zadowolony z siebie młody mężczyzna w wieku Harego z zalizanymi do tyłu włosami, koloru jeszcze bardziej jasnego niż Luny i noszący swetrową kamizelkę oraz spodnie kaki spacerował leniwie pomiędzy rzędami stołów. Proszę, zignoruj tą głupią dziewczynę, Draco wycedził kołtuńsko. Luna myśli, że może mieć karierę pomimo bycia kobietą, a kobiety są głupie. Harry patrzył na tą paskudną osobę. Co za draniska rzecz do powiedzenia. Kobiety nie powinny mieć Kobiety nie powinny mieć karier, nie dlatego, że są głupie, Harry wykrzyczał z oburzeniem. Kobiety wcale nie są głupie. Kobiety nie powinny mieć karier, ponieważ kobiety są kochające i opiekuńcze i ich dary najlepiej służą im w domu. Draco parsknął niezłomnie. Przekręcasz prawdę! Kobiety są poniżej mężczyzn. Wcale nie przekręcam! Harry odparł odważnie. Ty przekręcasz prawdę, aby być drański. Kobiety nie są poniżej mężczyzn. Mężczyźni i kobiety są po prostu różni. Luna uśmiechnęła się do niego wdzięcznie. Generalnie Harry sprawia, że laskom spadają majtki, zwłaszcza tym laskom, które tu założą. I przedstawiają się tak. Witam. Wierzę w cudzołóstwo. Draco szukał słów, ale nie można znaleźć wiele, będąc pełnym nienawiści. Ale w końcu odpowiedział, przynajmniej ja nie jem ze Slytherynami. Nienawidzę Slytherynowców. Ronald zaczął płakać do swojej owsianki. Kurwa, Ronald jest twardy w tej części. A ja, wiem przecież, że jest jakiś koleś, który powiedział, że nienawidzi go i Ronald zaczął płakać. Kolesia, którego przed chwilą poznał. Jest rudy, powinien być przyzwyczajony do tego. A ja nie nienawidzę czapeczników Slytherynu, Harry zadeklarował postawnie. Myślę, że powinni zostać czapecznikami Gryffindoru, ale dlatego, że ich kocham. Poza tym pan jadał z grzesznikami cały czas. Dzięki, Harry. Ronald wyszeptał radośnie przez łzy. Właśnie Harry nazwał cię grzesznikiem. Właśnie tak rozkłoniłem, czy on dziękuję za obronę, czy mówi dzięki, Harry, że i ty mi dopierdalasz, ale chuj. Mówi, wcale ich nie nienawidzę, po prostu chcę, żeby się zmienili. To jest idealne. No! Więc powinieneś zostać czapecznikiem Ravenclaw. Jak ja, Draco wybełkotał z pychą. Tak naprawdę to my jesteśmy najlepszą czapką. Chyba chciałeś powiedzieć, jesteśmy najbardziej nienawidzącą czapką. Harry poprawił błyskotliwie. Jak błyskotliwie. Następnie wskoczył na stół i padł na kolana. I uniósł ręce ku sufitowi wielkiej komnaty. I zagrzmiał. Drogi panie, podjąłem decyzję. Jestem czapecznikiem Gryffindoru. To jest koniec fragmentu. Ja chciałem tylko dodać, że sufit milczał. No, najwyraźniej milczał. Dowiemy się w przyszłym tygodniu, co powiedział sufit. A trochę megaloman, powiedzieli wszyscy na sali. No kurwa, Harry generalnie ma dosyć duży kompleks Mesjasza tutaj. Harry generalnie bardzo chce wiedzieć, żeby wszyscy wraz z Bogiem wiedzieli, że wybrał Gryffindor.
Dlaczego... Jezus Maria. Czyli generalnie Luna została Hufflepuffowcem, podczas gdy normalnie jest w Ravenclawie. Draco został Ravenclawem, mimo że normalnie jest w Slytherinie i jest uosobieniem Slytherinu, a Ron nie wiadomo dlaczego został Slytherinem w tej historii. Bo kurwa tak. Ale powiem ci, że z tych wiar, które na razie poznaliśmy, to wiara Luny najbardziej mi pasuje. Bo jest najbardziej wyluzowana. Nie sądziłeś, że kiedyś powiesz te słowa, co? Nie sądziłem. No. Ale mi się podoba Draco. Nie, mi się Draco nie podoba, bo ja nie wierzę w świętych. Znaczy nie wierzyłem, kiedy wierzyłem. Ale on nie wierzy, nie mówi nic o wierze w świętych. Wierzy w Maryję, znaczy on podaje Maryję. Nie, to Ron mówi. Ron, w sensie Slytherin. Ron. O Jezus, mówię o Slytherinie. A ja bym chciał Draco, bo Draco mi się podoba. Draco generalnie... Tak pomyślałem, jak zacząłeś czytać Draco, stwierdziłem, że jesteś w opowiadaniu. Tak, bo to mi się podoba. On generalnie wie, co na czym stoi, nie? On wie, że kobiety nie powinny mieć karier i nie dlatego, że są jakieś w domu czy coś. Harry próbuje bronić kobiety, mówić, że nie powinny bronić karier, ponieważ kobiety są kochające i opiekuńcze. Nie poznał żadnej z moich byłych. Nie, żartuję oczywiście. Ale mi się podoba, że przychodzi Draco i generalnie on się... Wiesz, Draco jest szczery, nie? Mhm. Draco przychodzi i mówi, nie próbuje, nie wiesz, wszyscy silą się na uprzejmości, nie? Luna mówi, my jesteśmy spoko, jesteśmy wyluzowani, nie wierzymy w ten. Ronald mówi, musisz mnie polubić, bo coś tam. Przychodzi Draco i mówi, nie obchodzi mnie, czy lubisz, czy nie. Kobiety są głupie. No, w dupie was wszystkich mam. Jestem najlepszą czapką. Jestem najlepszym czapecznikiem. Bo coś się boję, że będziemy musieli robić niedługo notatki, jakie głosy mają poszczególne postacie. Ja właśnie mam wrażenie, że... Proszę, mam nadzieję, że dojdzie jeszcze parę tych i będzie naprawdę hardcore. No, będzie ciężko. A jak jeszcze dochodzi, żeby... Jak zacząłem mówić Lunę, to przez chwilę myślałem, że ona jest Dumbledorem. No trochę tak. Musimy wymyślić dla Luny jakiś dodatkowy gimmick. Nie, musi być to wyluzowane, tylko ty mówiłeś dobrze, ja się muszę wyluzować. Może musi mówić man. Może nie powinieneś zostawić. Jak Laska będzie mówił. Mówiła. Jak Laska. Tak. Nie powinieneś. Czemu? Po co leżysz na podłodze? Po co leżysz na podłodze? Kuba? Po co leżysz na podłodze? Kurwa. Piękne. To był odcinek na dzisiaj. To był piękny odcinek. Mi się podoba, jak zaczynają się kłócić chrześcijanie ze sobą. To jest rzecz, którą ja nigdy nie mógłbym dowiedzieć się. To jest jak dla mnie zwierzęta na wybiegu. W sensie, wiesz, jak zwierzęta z Afryki, które tylko zobaczę na wybiegu, nie? A nigdy w rzeczywistości. No. Więc jakbym zobaczył chrześcijan kłócących się naprawdę o dogmaty swoich wiar, by było spoko. Jeśli chcecie przeczytać sobie dalszą część, ale czego nie polecamy, poczekajcie, aż my nagramy, ale jeśli chcecie przeczytać, to znajdziecie na fanfiction.net. Nie, poczekajcie, możecie sobie przypomnieć ten odcinek po prostu, zobaczyć, jak on jest w oryginale. Poczekajcie na nas. Poczekajcie, przetłumaczymy. Poczekajcie na nas. Nie. Jesteśmy wyluzowani, jeśli chodzi o cudzołóstwo i socjalizm. Jesteśmy, nie wierzymy w rzeczy, sprzeciwiające się cudzołóstwu. Ej, zajebiście. Piciu i socjalizmowi. Wyobraźmy sobie, że jest jeszcze jeden stół i tam siedzi takie jedno dziecko i oni przychodzą, jestem Ron, jestem w Slytherinie tutaj, ja jestem Hermiona, Gryffindor, tutaj, o, Hufflepuff, Luna, bla, 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 Draco. I tak Harry podchodzi do tego ostatniego dzieciaczka i mówi, a ty jesteś z jakiej czapki? A tamten, a jestem Żydem. Ja jestem z Jarmułki. Jestem Jarmułką. Jestem z Jarmułki. To ja zabiłem waszego pana. Kurwa. A propos śmierci. A propos śmierci. Coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Zawsze gwiazdka, tylko Mikołaj. Tylko Mikołaj. Nie, święty Mikołaj nie żyje. I to święty Mikołaj w takim znaczeniu, w jakim myślicie. A to Konrad, myślicie. Umarł król, niech żyje król. Czemu nie? I święty Mikołaj, jakiego znacie, nie żyje. Mówię tak dlatego, że umarł John Moore, który był odtwórcą świętego Mikołaja w reklamach Coca-Coli. A Coca-Cola wymyśliła świętego Mikołaja. Możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć, ale święty Mikołaj w czerwonym surducie i gruby z brodą to jest wymysł Coca-Coli i został stworzony przez nich do promocji Coca-Coli. I człowiek, który go odtwarzał, już nie żyje. To znaczy, że święty Mikołaj. Czy chcesz powiedzieć, że święty Mikołaj w czerwony jest przez Coca-Colę? Tak, Coca-Cola wymyśliła taki wygląd Mikołaja. Biało-czerwony? Tak.
Teraz wszystko ma sens. Gdyby był z Pepsi, miałby jeszcze niebieski. Byłby kurwa niebieski. Miałby niebieską kurwa czapkę. Miałby niebieski surdut. Zmarł w wieku 86 lat. I teraz najzabawniejsze jest to, Mateusz, że ja te reklamy widziałem, nie? I ja myślałem, że on jest zrobiony w 3D. Że to nie jest człowiek, który go odgrywa. Bo on był tak bardzo, wiesz, idealny. Był tak bardzo perfekcyjnym Mikołajem. A najlepsze, oni wymyślili Mikołaja, bo on był od razu sobą, bo skoro Coca-Cola wymyśliła Mikołaja... No tak, on zawsze był na tych plakatach, na reklamach, na tych, wiesz, rysowanych plakatach, to zawsze był ten koleś. To ciekawe, zajebiste, że był zawsze ten sam. No ten to sam. Jest, bo... niezbyt ten. Żył długo. Co robisz w życiu? A w sumie to jestem świętym Mikołajem. For life, man. Mam podpisany kontrakt, że zawsze będę. No, dokładnie. Robił te reklamy, robił akcje charytatywne i tak dalej. Praca nie jest zbyt wymagająca. Jest raz na rok. Raz do roku, dokładnie. Jest, ale bardzo ciężko. Raz na rok. Muszę skoczyć wszystkie dzieci na świecie. To brzmi, jak coś sobie powiedział, bardzo o Wryzelu z Klecha. Dokładnie. I ta smutna informacja tak mnie trochę zastanowiła, czy w zasadzie... Byliby... Jak? On umarł... Piszesz, że umarł w 2008. Nie, to jest ktoś inny. Właśnie o to mi chodzi, słuchaj. Ja zacząłem się zastanawiać, czy są inni odtwórcy ról z mojego dzieciństwa, jak święty Mikołaj, którzy umarli albo jeszcze żyją. I stwierdziłem, że jedyna taka osoba, którą mogę sobie przypomnieć, a właśnie pomyślałem drugą, zaraz poszukam, to Mr. Clean, czyli Pan Proper. Pamiętasz Pana Mister Propera? Pan Proper. I wygooglałem Pana Propera, okazuje się, że odgrywał go na początku przynajmniej House Peters Jr., to był aktorem, który grał w gównianych westernach i grał Pana Propera. I on żył do 1 października 2008 roku. Także też Pan Proper nie żyje. A teraz pomyślałem, żeby znaleźć aktora, który nazywał się King of the Rocket Man. I we Flashu Gordonie. We Flashu Gordonie kogo? Nie wiem. Zastanawiam się, czy jestem w stanie znaleźć, kto grał tego kolesia z gumy Boomer. No przecież. Grał Sharkmana. Kurwa. Nie, no, koleś z gumy Boomer miał strój cały. Miał. Także znalazłem Pana Propera jeszcze, który też już nie żyje, więc Pan Proper nie żyje, nie żyje Święty Mikołaj i nie żyje Michael Jackson. Generalnie wszyscy nasi bogowie umierają. Kto grał Michaela Jacksona? Ale stary, ja naprawdę... Kurwa, jakiś ksiądz chyba. Patrzę po tym, co robił. Ej, słuchaj, ale naprawdę, ja byłem pewien, że te reklamy były zrobione w 3D i to nie był prawdziwy człowiek, a teraz wyszło na to, że to był zawsze jeden i ten sam koleś. Widzisz, kiedyś będziesz myśleć, powiedziesz, i nie ma mocni, a to była fajna baryka w 3D, ty wiesz, nie, to byli prawdziwi ludzie. To byli prawdziwi tak ludzie. Jeden z nich się rozciągał i był kobietą. John Moore. John Moore. Zła karma wróci do ciebie. Zła karma wróci do ciebie. Zdarzyło się to w Australii. Człowiek próbował obrabować stację benzynową z użyciem broni, bumerangu. Kurwa, nie, to się wydarzyło w Niemczech. W Niemczech człowiek próbował obrabować za pomocą bumerangu. Rzucił bumerangiem, ale on nie wrócił i wtedy koleś uciekł. Daj mi wszystkie pieniądze. Nie. Haha, ja mam to. I odleciał. I tak koleś stoi jeszcze przez chwilę, nie, bo może, a nóż, ale nie. A jeśli on odbiegł złapać ten bumerang? Wezwali gliniarze, koleś został złapany i został posądzony nie za próbę z napadem w bronią w ręku, tylko za zakłócanie porządku, czaisz? Myślę, że za zaśmiecanie. Jak chujowy musisz być złoczyńcą, żebyś, wiesz, zrobił napad z bronią w ręku, a oni cię, stary, przestań zakłócać porządek. Czy bumerang jest uznawany za broń w ogóle? Nie wykłupiaj się, no jest bronią, to jest broń, no wiesz, polowań. No tak, ale tego się nie używa chyba jako broni nigdy już. No wiesz, kiedyś chodzisz, stało się z dzidy, nie? Mhm. Jakbyś teraz wjebał się do sklepu z dzidą, nie powiedzieliby ci chyba, że... Is a boomerang used for hunting? Jestem ciekaw, czy ciągle używa się go jako broni. No jak, zawsze się tak. Jak chcesz... boomerang hunting, jest nawet klip. Wiesz, zgadnij, na co polują. Na nietoperze, kurwa, czaisz? I jest z 2009 film, jak koleś poluje na nietoperze bumerangiem.
Ej, stary, to musi być jedna z bardziej epickich rzeczy, jakie widziałem. Wklej mi tutaj. A Wikipedia mi mówi, że bumerangów używano do parowania na najróżniejsze zwierzęta, a nie latające bumerangi. W sensie, no chyba logiczne, no bo tak, żałuj jak zwierzę. Uderzy, ale jak, nie no, ale jak wraca, to... Kurwa, koleś wali. Ej, to nie wiem, czy to jest Photoshop, ale koleś faktycznie rzuca w nietoperze. Nietoperze latają w ogóle w dzień. No. Są ogromne i koleś rzuca w nie bumerangiem. Kurwa, i do takim wielkim. To jest napisane, że do 2 kilogramów mają te bumerangi. I bierze tego nietoperza za skrzydła i spierdzie. W ogóle o co chodzi? Zabiera i spierdala, idzie mógł smażyć. Człowiek bumerang w ogóle, to jest przeciwnik Batmana. Nowy. No nic, w każdym razie... bumerang leci. Jak macie jakieś napiszcie do nas, jeśli macie jakieś pomysły na napady z dziwną bronią w ręku. Albo w dziwnych przebraniach. Mieliśmy już kobietę przebraną za żółwie. Ale nie wiem, za kogo on mógłby się przebrać. Nie wiem, czy były jakieś za bohaterowie. Za aborygena. Za aborygena. Jest aboryganinem. Aboryganinem. Super. Dzień dobry, dawaj. Jestem aboryganin. Dawaj, stary. Z butami do filmu. O, to jest zajebista sprawa. Może powinienem był to wrzucić do robotów, ale w zasadzie chyba nie. Nie mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, prawda? Powstał pierwszy film dokumentalny, ten pierwszy jest dokumentalny, nakręcony specjalnie pod Oculus Rift, który jest nie tylko w 3D, ale jest też w 360 stopniach, to znaczy, że kiedy oglądasz, to możesz się obracać. We Wrocławiu zrobili taki film prawie. O, zajebiście. Jak się nazywa? Jak? Panorama Racławicka. Kurwa, jednokurwaklatkowy. Nie, słuchaj, zrobili taki film, który oglądasz i możesz się rozglądać przez cały czas, gdzie tylko chcesz. I teraz... Ale to było. Ja nie uważam, żeby to... Każda gra. No tak, dobrze, ale to jest film, masz konkretny film, słuchaj. No ale to jest... Czym to się różni od gry? No której... tym, że gra to jest gra. Czym się różni od chujowej gry ten film? Bo gra jest zrobiona w 3D, znaczy, że masz na komputerze, masz wszystko, to są modele. A wyobraź sobie, stary, nie mówię o filmie, nie mówię o Matrixie, w którym możesz siedzieć z Morfeuszem i Neo i odwrócić się do nich plecami i patrzeć na drzwi, tylko... Właśnie po co? Mam na myśli na przykład, stary, wyobraź sobie dokument o życiu podwodnym na przykład. I jesteś pod wodą, w takich rafach koralowych i możesz wtedy się obracać dookoła i spojrzeć w każdy możliwy zakamarek. Jak to jest zajebiste. Mi się ta idea zajebiście podoba. Ja mam mieszane uczucie. Albo wyobraź sobie, że kupujesz sobie taki filmik, na którym samochodzik jedzie, z kamerą jedzie przez muzeum, jak i przez Louvre na przykład, nie? I możesz sobie jechać, masz wysokie rozdzielczości, możesz się rozglądać na wszystkie strony i zobaczyć wszystkie obrazy. Zajebiste są te motywy, bardzo mi się to podoba. Ja mam mieszane uczucia, bo nie wiem, czym to się ma różnić od gry. No gra takie... jest grą, a to jest film, to jest nakręcony, to jest prawda. No jak, ale możesz zrobić, wiesz, po prostu... Nie czaję tego. W sensie, no możesz zrobić film, tak samo dobrą grę, nagrać po prostu kolesia w tym konkretnym miejscu i niech się rozglądasz myszką zamiast zakładać Oculus Rifta i tak dalej. No tak, ale nikt nie zrobi takiej gry. Poza tym filmiki 360 stopni były już robione dawno. Jakieś 3 lata temu ktoś puścił filmik, jak jeżdżą na snowboardzie. Na snowboardzie coś było, nie? No. No i faktycznie mogłeś nie patrzeć na kolesia, który jedzie ze snowboardem, tylko obok było biało po prostu i góra. No, ale jest to zajebisty motyw i właśnie mówię ci, że jak dla mnie to nie będzie działało dla filmów, bo filmy muszą być wyreżyserowane, jeśli chodzi o to, na co kamera patrzy, ale no tak, jeśli masz jakiś dokument taki, wiesz, życie wśród zwierząt na przykład, to wydaje mi się, że to będzie dość zajebiste. Ja bym zobaczył. Ja, spoko, ale nie wiem, po co mi Oculus Rift do tego. Żeby mieć to na głowie i móc obracać głową. Jesteś wtedy w środku. Ale myszką. Ale ja... Muszę z głowy. Ja nie będę nic mówił, dopóki nie zobaczę. Próbowałeś odwrócić swoją głowę o 360 stopni? Tak. Może powinieneś, kolega. Kuba, mój brat Kuba używał Oculus Rifta i mówi, że wrażenie jest dosyć niesamowite, także ja zakładam, że to ja jest jednak fajna sprawa. Jak ludzie grają w horrory. No tak, ale to widziałeś filmiki, jak ludzie grają, ale nie miałeś tego na głowie. Nie, no jasne, że nie. No, ale no wiem, że no rozumiem, domyślam się, że wrażenie jest niesamowite. Nie? No nie powiedział, że chujowe, ale po tych filmikach, co widziałem, że ludzie po prostu tak mocno byli, wiesz, włożeni w to, bo wiesz, masz słuchawki, wizję i jeszcze ty chodzisz na swoich nogach, na takiej, wiesz, w takiej pieluszce tak jakby. Tak, tak. Takim chodziaku dla dzieci, nie? Że to, co widziałem tam, to była masakra po prostu. Ludzie generalnie nie dawali rady w tych horrorach, nie? Bo byli tak mocno, wiesz, od razu wchodzisz w świat inny. Tak, no ja na pewno nie dałbym rady, ja nawet bym nie próbował.
Ty bez tego nie dajesz rady. Ja nie daję rady w Tomb Raidera. Nie no, myślę, że Tomb Raidera już bym zdzierżył. Ale wyobraź sobie porno w ten sposób. Możesz patrzeć na nich, albo możesz się odwrócić i zobaczyć tą drugą aktorkę, która jara blanta czy papierosa po drugiej stronie pomieszczenia, albo wciąga działkę koki. Ja bym chciał zobaczyć tych flaferów. Tych kolesi, którzy przed chwilą, tych wszystkich, którzy, wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do powstania. Flaferzy to są ci, którzy pilnują, żeby był wzwód? Tak, że albo kolorują na przykład. Kolorują? Rzeczy. No bo wiesz, makijaż nakładasz tylko na wszystko, nie tylko na twarz, nie? Musisz, no tak, zwłaszcza w dobie HD. Zwłaszcza w dobie, kiedy wiesz, pokazujesz inne rzeczy niż twarz. Tak. 90% czasu spędzasz gdzie indziej. Pamiętasz, jak ci mówiłem jakiś czas temu, dosyć dawno temu, że znalazłem porno w HD i ściągnąłem i zobaczyłem, i że to była strasznie zła decyzja? Muszę zrobić update do tego. Pamiętasz, jak poznałem dziewczynę? No. I potem założyłem okulary? Słuchaj. I to była strasznie zła decyzja. Słuchaj, muszę zrobić aktualizację, bo od jakiegoś czasu generalnie na niektórych stronach z porno jest coraz wyższa jakość i są też filmy w HD. I te nowsze filmy w HD zdecydowanie dbają o to, żeby nie było tam szczegółów, które widziałem na tym filmie dawno temu. Znaczy w większości podejrzewam, że może to być... Nie, no jasne, że tak. Troszkę jakiś, wiesz, postprodukcja. Ale chyba tak, prędzej makijaż. Ale ty nie no nie, sądzę, że nie. Pamiętasz, jak były wiadomości czy coś takiego? No. I też pierwsze wiadomości były w HD. Mhm. Też się ludzie brechtali, że właśnie widać wszystkie, jedyne tak. Co widać w wiadomościach HD, to wszystkie pryszcze na twarzy prowadzącego. Ale usunięcie pryszczów w postprodukcji to jest ogromna kasa i dużo czasu, a nałożenie makijażu w odpowiednim miejscu nie, jest tańsze. Podejrzewam, że nie, bo jeśli by mi dali wystarczająco dużo czasu i kasy, to bym zrobił algorytm, który to sam robi. No a za ćwierć tej kasy możesz mieć makijaż. Nie, bo to ja robię tylko raz. No tak, ale nie wiem, czy ktoś wyłoży na to kasę. Nie, bo to nie jest takie proste. Tak, na pewno telewizja nie wyłoży sprawa. Kasy na coś. Telewizja wyłoży kasę na porno. Nigdy nie... Nie, no, ale telewizja wykłada kasę. A mówisz do wiadomości. No to gdziekolwiek, no to jest mała kasa w porównaniu do tego, co to zarabia i mała kasa w porównaniu do zatrudnienia makijażystów non-stop. No ale przecież możesz wymienić po prostu prezentera, no, takiego, który nie ma zmarszczek. I no nie, ale ty widzisz każdy por w tym. A jeżeli... nie o to chodzi. No jesteś w stanie w bardzo prosty sposób opracować, to poza tym naukowcy robią to wszystko za darmo. Naukowcy robią za darmo. No w większości wypadków trochę tak, bo oni dostają granty na takie badania albo wymyślają sobie tematy badawcze. Mhm. A potem ktoś się odezwa, żeby to kupić. No. Sądzę, że taniej jest napisać program, który robi to rozmywa te rzeczy automatycznie trochę. Mhm. No w tak, dobie, ale... gdzie wszystko jest robione, większość rzeczy jest robione automatycznie, nie? No tak jak... Chciałbym stary... ci potwierdzić, kiedyś... ale nie. No stary, kiedyś ludzie robili scenografię. No. I czy gdybym ci powiedział, możemy nagrać to wszystko na zielonej ścianie, ale to też nie w zielonym jest... tle, no. A potem wkleimy tam to wszystko, ty byś powiedział, no ale mogę też zatrudnić ludzi do zrobienia scenografii. Ale tam też nie wszystko masz zrobione automatycznie. No, ale jeśli możesz to... Możesz... No, ale niektóre rzeczy możesz robić. Ja, jasne, że niektóre rzeczy tak. Poza tym podejrzewam, że wcale nie jest tak trudno zrobić to, wiesz, już teraz istnieją nakładki na Skype'a, że ty gadasz z kimś, jak ktoś ci dorysowuje akurat na bieżąco rogi, czy coś takiego. Tak, i są trakowane od odpowiedniego miejsca twojej głowy. Tak, to prawda. Super, to jest. To ma po prostu swoje ograniczenia. Dobra. Drożdżówka z wkładką. Okej. Więc jedna z krakowskich sieci cukierniczych sprzedała drożdżówki z opiatami. Wykryli to lekarze z oddziału psychiatrii. Babka wpadła i generalnie pacjentka zgłosiła się. Dlaczego jestem bardzo wyluzowana? Zachowywała się, jakby wzięła narkotyki, mówi dyrektor tego szpitala. Mówi, kobieta zarzekała się, że niczego nie bierze, jedyne co zrobiła, to zjadła rano drożdżówkę. Na co naukowcy polecieli do sklepu po 6 bułek, żeby sprawdzić to. Pierwszą rzeczą, którą zrobili, pobiegli ze sklepu po bułki. Ja się bardzo cieszę, że kupili 4 drożdżówki tej sieci i 2 z innej, żeby porównać. Ja się bardzo cieszę, że ten... Więc zrobili grupę kontrolną. Aha, okej. Okay. Jak prawdziwi naukowcy sprawdzili to i powiedzieli, tak, w tych jest ten. Więc szpital zawiadomił policję, na co policja od rana konfiskuje drożdżówki. Kurwa, zajebiście. Ja się bardzo cieszę, że wszystkie narkotyki działają dokładnie tak samo dzięki temu i kiedy powiedzieli, że miała objawy, jak wzięła narkotyki, to wiemy dokładnie, jak się zachowywała.
Dokładnie. Tak jak każdy lek działa tak samo. Tak, wszystko działa tak samo. Wszystko działa tak samo. Po narkotykach osoba ma małe źrenice i generalnie, albo wielkie źrenice i zachowuje się, jakby wzięła narkotyki. Pacjentka zachowywała się, jakby wzięła... Panie, to jest taka definicja zapędlająca się. No. Po wzięciu narkotyku pacjentka zachowuje się, jakby wzięła narkotyki. A co to są narkotyki? No, narkotyki to są takie rzeczy, po których zachowujesz się, jakbyś wziął narkotyki. A jak to działa? No nie wiem, wyobraź sobie człowieka, który wziął narkotyki. No to tak się zachowuje. O Jezus! I co zajebiście. I co, zrobili akcję i skonfiskowali faktycznie bułki z całego miasta? Tak. O ja pierdolę. Okazało się, że do produkcji drożdżówek wykorzystano nie mak spożywczy, lecz jego odmianę wysokomorfinową, która ma sam opiaty. Ja pierdolę, czyli taki mak, z którego się heroiny robi? Podejrzewam, że ktoś dostarczył po prostu zły ten albo coś takiego, nie? A, to miało jechać do mojego wujka. Pobrać sobie tego skurwiela, który wciąga mak spożywczy. Ktoś zginął przez to, nie? Ktoś zginął, bo pomylił torby. O ja. Wyobraź sobie, że przychodzisz do tego, do swojego dealera, kupujesz trawę. No. I patrzysz, a on ci daje taki worek trawy, takiej zielonej trawy zerwanej, wiesz, z zewnątrz. Mówisz, stary, to jest trawa, a on mówi, oh no. I jest przerwicie na tego, farmera, rolnika, który sypie, wiesz, trawą. Albo konia, który jest karmiony takim sianem, jest, wiesz, suszona trawa jest dla konia. Jest taki kurwa szczęśliwy, ma taki uśmiech ducha do ucha. Nie. A propos koni, pseudozoofilia. O, chciałbym, żeby to było o koniach, ale nie jest. Słuchaj, facet poszedł do aresztu najpierw na 6 miesięcy, oskarżony o posiadanie skrajnej pornografii, a dokładnie filmu z kobietą, która uprawiała seks z tygrysem. On oczywiście zobaczył tylko fragment, bo ktoś mu podesłał to dla żartu i nie wiedział nawet, co na tym filmie jest, przez co nie mógł się bronić. A po pół roku wreszcie prokuratura miała dla niego czas i filmik został obejrzany i okazało się, że film był o kobiecie, która uprawia seks z mężczyzną w stroju tygrysa. Ten facet, który poszedł do więzienia, stracił pracę, mieszkanie, miał zawał i nie mógł widywać swojej córki przez rok. On był tym tygrysem. Co? Nie. On był tygrysem. Co? Kto? On? No. Nie. On poszedł do więzienia za posiadanie nielegalnej pornografii. A pornografia była z facetem w stroju tygrysa. Ale kto, skąd oni wiedzą, jakie on ma porno? Jest jakieś prawo, które w założeniu miało być narzędziem do walki z pedofilami. Podejrzewam, że osoby, które, że jeśli policja, to tudzież jakiś organ, który to ściga, bo generalnie rzeczy takie jak pornografia są ścigane z prokuratury, to znaczy, że nie musisz zostać oskarżony przez nikogo, tylko tak jakby rząd cię oskarża o coś, nie? Ale czy oni nie mogą skasować tej pornografii, tylko czekają, aż ktoś ją ściągnie? Nie, oni chcą znaleźć generalnie ludzi, którzy mogą być pedofilami, żeby chronić dzieci, więc oni na przykład obserwują stronę. Czyli oni rozrzucają gówno, a potem aresztują ludzi, którzy zbiorą to gówno. Nie, oni na przykład infiltrują jakieś strony, na których można to ściągnąć i sprawdzają, kto te rzeczy ściąga. Tak no myślę, tak, ja bym tak zrobił. Ale nie możesz tego ściągać, po prostu nie możesz ściągać tego? No, możesz taką stronę też zablokować. Nie czy ja mogę komuś wysłać, czy ja mogę komuś zrobić tak, żeby wrzucić to na jakąś stronę, usunąć swoje, wiesz, konotacje z tym, wrzucić to anonimowo, kazać komuś ściągać to i potem powiedzieć, że on ma posiadanie pornografii. No tak, właśnie podrzuciłeś komuś ciśnięcą pornografię na przykład. Spoko. To jest, myślę, że to jest jakiś na rodzaj hackingu. Na pendrive'ie! Wrzucasz mu do prania pendrive'a. Idzie w sklepie, wkładasz mu do kieszeni. Tak jak wrzucasz zakupy ludziom do kieszeni, albo prezerwatywy do koszyków. No ale to się nie różni za bardzo od tego, jakbyś miał wydrukowaną dziecięcą pornografię i wsadził komuś do szafki, po czym zezwolił na policję. No nie, jest ale jest to całkiem śmieszne. No jest to niezła beka. Ale podoba mi się motyw, że koleś nie wiedział, co jest na filmie, więc nie mógł się bronić. Siedział w więzieniu przez pół roku.
czekał na swój proces i jaki był proces, okazało się, że to był film, na którym był koleś przebrany za tygrysa. Ale, czy jeżeli oni oglądali ten film, w którym był koleś przebrany za tygrysa, ale jeśli tam był faktycznie tygrys i ona by uprawiała seks z tygrysem, tak, jakkolwiek by to miało wyglądać, to czy sąd mógłby go skazać za rozprowadzanie, skoro zmusił sąd do obejrzenia tej pornografii? Jak to było... wrzucić na YouTube'a 10 godzin jakiejś piosenki, jakiejś takiej chujowej piosenki i po czym zgłosić ten filmik do YouTube'a, że zawiera coś nielegalnego i będą musieli obejrzeć całość, żeby sprawdzić. No, to jest jakiś pomysł. Nie wiem. Możliwe. Nie. W dziesiątej klatce słychać strzały. Oni się, wiesz, poświęcają, to jest, oni się poświęcają, swoją duszę oddają za to. Służyć i chronić tygrysy. To jest tak jak ksiądz, kiedy słucha twojej spowiedzi i ty mówisz, że ruchasz tygrysy, to on się poświęca, bo on sobie to wyobraża w tym czasie i dotyka się. Co, na potrzeby dyskusji nie mów, przyjmijmy, że nie mówimy tygrysy, tylko 13-letnie dzieci. Tak, właśnie, bo tygrysy z tygrysami jest nielegalnie. Walcz z pałą. Słuchaj, fight the power. Ja chciałbym ci to streścić, ale obiecuję ci, że jak przeczytam ci cały artykuł, to nie będziesz żałował. Proszę, przeczytaj mi cały artykuł. Ojciec, matka i synowie pobili 9 policjantów. 9 policjantów z posterunku w Paradyżu i komendy powiatowej w Opocznie z obrażeniami ciała trafiło do szpitala po tym, jak rzuciła się na nich agresywna rodzina we wsi Małe Końskie w powiecie opoczyńskim. Paradyż! Małżonkowie w wieku 69 i 62 lata oraz ich synowie 29, 33 i 39 obrzucili funkcjonariuszy kamieniami oraz młotkiem, łopatą i kijem. Ucierpiał także radiowóz. Do czynienia napaści doszło w środę, bla bla bla. Policja nie informowała o zdarzeniu, bo jak tłumaczą służby prasowe, nie było się czym chwalić. O co poszło? Trudno dociec. Na interwencję dotyczącą kłótni między sąsiadami wysłano dwóch funkcjonariuszy. Gdy po zapoznaniu się ze stanowiskiem jednej strony sporu skierowali się swe kroki do drugiej rodziny, padło hasło nawołujące do ataku. W ruch poszły kamienie i inne narzędzia. Policjanci musieli salwować się ucieczką. Wezwali posiłki. Kilkunastu kolejnych mundurowych przez kilkadziesiąt minut szturmowało zagrodę, zanim udało im się zatrzymać agresorów. Policjanci użyli paralizatora. Bla, bla, bla. Tutaj, że są grozi im 10 lat więzienia. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że członkowie krewki rodziny nie są w pełni sprawni umysłowo. Niewykluczone, że ich poczytalność może być zakwestionowana. W tej sprawie wypowie się biegły psychiatra. Nie potrafiłbym tego sprawniej podsumować niż to jest napisane. Podoba mi się, że rodzina jest krewka, że salwowali się ucieczką. Mi się podoba, że nie wiadomo o co chodzi, że to jest taki rodzaj artykułu, w którym powiedzieli, coś się stało, wynikiem tego ktoś tam kogoś pobił, nie wiadomo dlaczego, kropka. Ale się zdarzyło, oto fakt. Tak, w odpowiedzi na to, że to się zdarzyło, ktoś inny przyjechał, ktoś inny ich pobił. Oni znowu ten i teraz będą walczyć ze sobą. Podoba mi się to, że nie informowano o zdarzeniu, bo nie było się czym chwalić. Dlaczego panowie zataili tą sprawę? No bo się nie było czym chwalić. Nic specjalnego się nie wydarzyło. Wpadłeś mi w oko. Kącik robotyczny to jest. Więc mikroroboty potrafią pływać w twojej gałce ocznej. To kurwa. Kurwa, kropka. Więc nie chcę więcej po prostu. Odwołuję was do tego artykułu, w którym możecie zobaczyć dlaczego i po co. Tak? Idea jest wiadoma, że mogą robić delikatne operacje wokół i tak dalej pewnie. Przeczytałem na razie jak to robią. Są posuwane przez pola magnetyczne. W sumie ciągle nie wiem dlaczego to robią. No bo jest here's mogą. How, ale nie here's why. No wiesz, to jest jakiś krok dokądś, bo na przykład Kuba mi ostatnio powiedział, że jest możliwość trawienia tak dokładnego, że jesteś w stanie wytrawić. Naukowcy mówią, że ten robot mikroskalop, oni go nazywają, czyli mikro taki pływacz, jest raczej pomysłem, niż ma robić coś specyficznego. No tak. Słuchaj. Piękne. Wymyślmy robot. Ktoś wymyślił kiedyś. No. Ej, zróbmy roboty, które będą pływać wokół. A po co?
Hanno? Because science. Can. Because science. Słuchaj, Kuba mi powiedział, że jest możliwość wytrawienia łańcucha, działającego łańcucha, który się obraca i rusza i tak dalej, który jest właśnie wielkości mikro czy tam nano, jest strasznie, strasznie mały. Jest możliwość tak dokładnego trawienia. Ale też nie masz tak małych ludzi, którzy będą jeździli na tak małym rowerku. Jeszcze. Ale może ten mały robot będzie mógł jeździć na tym rowerku. No nie, bo kto ci... Chciałbyś włożyć rower ci w oko, stary. No bo... Rower ci w oko. Taki cyrk, wiesz, w gałce ocznej po ściance by jeździł. Ale patrz, oni rozkminią to, rozkminią tamto. Taka abstrakcja straszna. I potem to się nagle jak takie wielkie puzzle złoży się do kupy i nagle będziemy mieli coś fajnego. Może, nie wiem. Kto wie? Ja nie, nie ja. Kto wie, nie ja. A, nie. Piłka w trybuny. Tak jest, ojej. Jej, było dużo strasznie fajnych listów, komentarzy i tak dalej. Jednego maila w ogóle Konrad mi aż podesłał, żebyśmy i razem było nam tak ciepło i miło. Tak, bardzo nami było ciepło po zeszłym tygodniu. Byliście super. Znaczy, jesteście super, prawdopodobnie. Część z was może już nie żyje, ale kto wie. Kto wie, kto wie. Miejmy, możemy tylko mieć nadzieję. Możemy mieć nadzieję. Z takich komentarzy. Na początku krótka odpowiedź. Patryk Kas napisał: i proszę następnym razem się nie śmiać Zeusa, naprawdę spoko raper. Na zachętę przesłuchajcie jego kawałek o mandze anime Zeus myślnik Sayonara. Ja słuchałem. Tak? Tak. Ja chciałem tylko powiedzieć: Patryku, my nie śmialiśmy się z Zeusa. Śmialiśmy się z tego, że kiedy wpisałem Zeus i oczekiwałem mity, wiesz, greckiego boga. Oczekiwał kogoś, kto rucha kobiety pod postacią deszczu. To dostałem rapera. Tak. Więc i to trochę, i to tak nas bardzo to urzekło, bo generalnie to jest tak, jakbyś, wiesz, szukał coś o baseballu i by ci wyskoczył Inside Baseball. Tak. Znalazłeś kogoś, kto rucha kobiety pod postacią rapera. W sensie on jest pod postacią rapera. Może nie, to jest nie Zeus. Może to jest faktycznie Zeus. O kurwa. Rucha kobiety pod postacią rapera, w sensie kiedy ruchasz kobietę, ona zamienia się w rapera. Ale to w sensie co, że jak szczytuje, to mówi tym? No. Okay, nie mówi, wiem. Mówi rymami? Właśnie chciałem coś zarymować, ale nic nie przychodzi mi do głowy. Nic mi nie przychodzi do głowy. Szczytuje jak coś tam. Każdy orze jak może, o Boże. O, Patryk, Zeus jest spoko. Prawdopodobnie. Znaczy, tak, jest okej. Zeus jest spoko. Ten raper też. Matilda napisała do nas bardzo długi list. Chłopaki, mam rozkminę. Zmieniałam pracę i byłam kilka dni temu na rozmowie w jednej z sieciówkowych drogerii. Po krótkiej rozmowie o tym, jak to czuję powołanie, żeby pikać przy kasie pod paskami i wacikami, pani poprosiła mnie o wypełnienie testu na inteligencję, raczej testu osobowości. Jak to została poprawiona przez współpracownicę. Spędziłam 40 minut na odpowiadaniu na 200 pytań. What the fuck? Było kilka systemów odpowiedzi. Tak nie, nie mam zdania. I 5-stopniowa skala Likerta. Właśnie się dowiedziałam, że to ma nazwę. Nie wiem, jaka to jest. Aha, od 1 do 5. To jest, jak musisz ocenić, jak bardzo zgadzasz się z... A, dobra, nie lubię takich testów. Jako, że nie bardzo zależało mi na zdobyciu tej pracy, bo już znalazłam inną, postanowiłam podjąć pewien eksperyment i test wypełnić względnie szczerze. Zgadnijcie co, nie przeszłam testu i pani mi podziękowała. Jesteś socjopatką, Matilda. I teraz tak się zastanawiam. Może to był jednak test na inteligencję. Może sprawdzali, czy jestem na tyle inteligentna, że wiem, które odpowiedzi zapewnią mi pozytywny wynik testu, jednocześnie srając na to, jaka jest prawda. Tylko z kolei, biorąc pod uwagę to, że większość takich pytań dotyczyła lojalności wobec pracodawcy, czyli donoszenia na wszystko i na wszystkich, przeszłości kryminalnej, moralności i to, czy byłam posłusznym dzieckiem, bo posłuszne dziecko brzmi jak patologia, zależało im na uczciwym pracowniku. Łota, więc kurwa fuck. Absurd. Powiedzcie mi, bo może ze mną jest coś nie tak. Ja mam odpowiedź. No. Słowami Draco Malfoya. Kobiety nie mogą mieć kariery, bo są głupie. Tak, ty się nie zdałabyś testu. Słowami Draco. A słowami Harego mogę ci odpowiedzieć, że kobiety nie mogą mieć kariery, bo są kochające i troskliwe i lepiej służą swoimi darami w domu. No, a szkoda, że nie było ciotki Petunii, żeby powiedzieć, że kobiety mogą mieć kurwa karierę. A, ona nie tylko miała karierę. Musisz zapisać najwyraźniej ciotki Petunii. No i... Matylda, no, współczujemy ci, a z jednej strony... Możemy ci poczytać Dawkinsa. Z drugiej strony, nie wiem, czy nie powinnaś to traktować jako, wiesz...
pchnięcie ciebie losu, że jesteś stworzona do czegoś więcej niż pikanie w kasie pod paskami. Być może potrzebujesz pracy, gdzie nie musisz robić testu osobowości. Tu dostaliśmy jeszcze przykładowe pytanie. Jesteś świadkiem, że jeden z kasjerów używa w kierunku klienta słowa spierdalej. Decyzją kierownika kasjer zostaje zwolniony. Czy uważasz decyzję za właściwą? Tak, nie, nie mam zdania. I teraz tok rozumowania Matyldy. Pytanie od razu zakłada, że poleciałam z ryjem do kierownika, chociaż nie wiadomo dlaczego kasjer zakazał mu spierdalać, kim był ten klient. A może był to znajomy, może złodziej, albo chuj wie co jeszcze. Czy na to da się odpowiedzieć tak albo nie? Poza tym, czy to jest... Matylda, to fakt, że pytasz. Właśnie... Sam fakt, że zaczęłaś pytać. A kim jest ten klient, a to... Właśnie, Matylda, tutaj w ogóle dopowiadasz całą historię. Skup się na tym, co dostałeś na pytaniu. Dostałeś pytanie, powiedział spierdalaj, koniec, zostaje zwolniony. Tak, czy wolno powiedzieć spierdalaj? Może. Czy wolno powiedzieć spierdalaj w miejscu pracy? Nie mam zdania. Również może. Nie mam zdania. Nie mam zdania, nie chcę się w to mieszać. To byłaby właściwa odpowiedź. Jakie masz twoja sprawa. Czy masz na ten temat zdanie? Perfekcyjna odpowiedź, stary. Nie masz zdania, ponieważ jest to decyzja kierownika i ty się nie mieszasz, ponieważ nie jesteś kierownikiem i on może podjąć decyzję, jaką chce. Ale uważa decyzję za słuszną. Nie, on może decyzję podjąć. Ale tobie nie wolno oceniać kierownika. Kierownik jest od ciebie istotą wyższą. Faktycznie, ty nie możesz uważać ich za właściwą, bo ty nie możesz go oceniać. Ty nie możesz go oceniać. On jest prawdziwa, poprawna odpowiedź to nie mam zdania. Może jak zostaniesz menadżerem stoiska, to przynajmniej to wtedy. Poza tym Matylda pyta, czy jest to naganne zachowanie, czy nie powinno być pouczenie jakieś. Nie, znaczy kurwa, nie wiem, dla mnie jak powiesz spierdalaj do klienta, to jest to dosyć chujowe zachowanie. Znaczy... W sensie nie dziwię się, że ktoś mógłby zostać zwolniony za to. W sensie, no po to jest kierownik. Pytanie, czy uważasz za właściwą tą decyzję, że został zwolniony. No przykro mi, że został zwolniony, ale jeśli wiesz, pyskuje do klientów i wyzywa ich od rzeczy, to generalnie może powinien robić co innego. Ja ci powiem moją odpowiedź. Ja uważam, że decyzja nie była właściwa. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo ten kierownik nie podejmuje dobrych decyzji. On jest niekompetentny. Powinniście zamienić go na mnie. To prawda. No. Mateusz ma dużo zalet. Po pierwsze, nie jest kobietą. Także może mieć karierę. Ja jestem tą osobą, którą jak na rozmowie kwalifikacyjnej zapytają, wiesz... Gdzie siebie widzisz za 5 lat, to mówię na twoim miejscu do szefa. Jako twój szef. Aha, tak, jeszcze czekaj. A może po prostu przez przypadek zaznaczyłam, że byłam podejrzana o morderstwo. W sensie przez przypadek, bo miałaś nie zaznaczyć, a byłaś podejrzana? W sensie, bo napisałaś, że skupiłaś się na tym, żeby zrobić to szczerze i zaznaczyłaś, że byłaś podejrzana o morderstwo. No, generalnie myślę, że Islandia to dla ciebie dobre miejsce. Zostań tam. Poczekaj, kumpela z tej samej drogerii awansowała na konsultantkę. Poczekaj, jaka musi być idea, że ktoś mówi spierdalaj w drogerii? Ja chciałbym sobie wyobrazić całą sytuację. Myślę, że... Spierdalaj w drogerii. To jest za drogie. Wydaje mi się, że molestowanie mogłoby być, że jesteś, wiesz, ładną panią, która chce mieć karierę. Jesteś ładnym panem. A przychodzi panie pan? Nie mogą mieć karier. Aha, no nie, ale jesteś... Molestuje. Jesteś panią, która myśli, że może mieć karierę. I przychodzi pan, który patrzy na ciebie po chrześcijańsku, jak na kobietę i mówi, że co ty tutaj robisz, czy nie powinna być w mojej kuchni teraz? Nie, czy nie powinnaś być w moim konfesjonale. Tak. A ona mówi wtedy spierdalaj, ponieważ czuje się urażona, a nie powinna była tego powiedzieć. Powinna była poprosić go, żeby opuścił ten lokal. Nie wiem, chuj wie. Dobra, kumpela awansowała na konsultantkę i musiała przejść typowy test IQ, test fizyki oraz matematyki. Tak, uważam, że każdy powinien przejść test fizyki. Pracuję w drogerii. Nie, każdy w ogóle, kropka. To jest, kurwa, wiedza z liceum. No tak, ale przechodzisz test fizyki na maturze. No, jest bardzo żenujące, kiedy w liceum pytasz się kogoś, na przykład od polskiego, hej, jak rozwiązać to zadanie? Ona mówi, ja nie wiem, jestem polonistką, a ty mówisz, suko, zdałaś maturę, czy nie? No tak, ale zdała ją 40 lat wcześniej. Zajebiście! Jak, kurwa, nie pamięta fizyki, to niech sobie ją przypomina regularnie. No kurwa mać, ty zapominasz kiedyś, jak się dodaje liczby? No liczby dodaje nie, ale no, podejrzewam, że nie pamiętałbym wzorów z fizyki. A
Ale inna sprawa, że prawdopodobnie potrafiłbym rozwiązać zadanie, gdybym mógł sobie sprawdzić wzory na przykład w internecie. No właśnie. No nie wiem, no podstawowa wiedza. Jasne, że nie będziesz pamiętał dokładnie, jak wszystko wygląda, ale kurwa. I ostatnia rzecz. Wasz bekowy gwałt. Posądzanie was o to byłoby jednoznaczne z moim przyznaniem się do bycia seryjnym gwałcicielem. Nie chcę o tym rozmawiać. Oczywiście mówimy o bekowy nieśmieszny, a bekowy bekaniem. Tak. Popierdzenie. To... fart rape był chyba. Jest to trochę śmieszne. Cieszę się, że nie chcesz o tym rozmawiać i dlatego porzuciłaś nam ten temat, żebyśmy mogli to omówić dokładnie. Czyli pojechałaś do Islandii, chodzisz i bekasz aktorom z Gry o Tron w twarz. Generalnie tak widzę. Mam dla ciebie podpowiedź, Matilda. Może dlatego nie dostałeś tej pracy. Ja widzę Matildę tak. Matilda to jest osoba, która wyjechała do Islandii i mieszka w namiocie tam, w takim parku publicznym. Chodzi po ulicach, beka ludziom w twarz, sprawdza, czy to chodzi ludzie z Gry o Tron. Chodzi na rozmowy i podczas testu na inteligencję pierdzi. Tak. I pisze, że była podejrzana o morderstwo. Kto z nas nie był, Konrad? Kto z nas... Ale czy tak naprawdę, kto z nas nie był podejrzany o morderstwo? Podejrzany? No prawdopodobnie żaden z nas nie był niepodejrzany. Ty byłeś podejrzany. Każdy z nas był. O morderstwo dobrego smaku, kiedy założyłeś nam tą kurtkę, nie wiem. Nie, ale wyobraź sobie, no ale taka typowa życiowa sytuacja. Jesteś w pokoju, gdzie czytany jest spadek i nagle gaśnie światło, jedna osoba ginie. To jest moment, w którym będziesz podejrzany o morderstwo. Nawet jeśli nie ruszyłeś dupy nawet krzesła, ale byłeś jedną z osób w tym pomieszczeniu, bo jesteś podejrzany o morderstwo w tym momencie. Także podejrzane o morderstwo każdy z nas prawdopodobnie był w jednym lub drugim momencie swojego życia, zwłaszcza kiedy zabijał ludzi. No jedziesz samochodem i pieszy idzie i myśli i o umiera. Tym, że mógłbyś go zabić. To już podejrzewa cię, że jesteś zdolny do tego. Siłowanie morderstwa. No. W ogóle do więzienia. Dobra, przechodzimy do aftershow. Mamy parę tematów. Pogadamy sobie o Lords of the Fallen dzisiaj troszkę. To znaczy Konrad pogada, a ja posłucham. Ja chciałem polecić jeden film i Konrad chce powiedzieć coś o komiksofonie. Także będzie. Lords of the Fallen. Skończyłem tą grę, to chciałem powiedzieć. Skończyłem ją dzisiaj, zajęło mi to 12 Gadać godzin około. W zeszłym tygodniu oni? Tak. Okej. Okay. Nie, tak tylko się upewniam. I jedyne co mogę powiedzieć, to że potwierdzam to co mówiłem. Bardzo mi się ta gra podobała. Do grafiki się przyzwyczaiłem z czasem. Wciąż uważam, że jest za dużo szczegółów. Tła jest takie nieogarnięte, ale generalnie gra jest bardzo przyjemna. Nie jest specjalnie trudna. Także jest trochę wyzwania, bo jest coś takiego, że musisz się nauczyć przeciwników. Musisz nauczyć się bossów, bo ich inaczej nie przejdziesz. Ale kiedy już się nauczysz, to w tym momencie nie jest zbyt trudno, także... Ja widziałem, jak grał, pokazywał gameplay robili, grał deweloper jakiś tej gry. Wydaje mi się, że znajdziesz w tej grze wystarczające wyzwanie, żeby dobrze się bawić przez 10-12 godzin w nim. Ja myślę, a czy są poziomy trudności? Nie, ale możesz sobie zrobić różne buildy, także na przykład można też sobie zrobić pewne rany, nie? Pewnie bez używania czegoś tam. Mm-hmm. Jeśli zrobisz sobie builda na przykład, ja teraz zacząłem buildem grającym na szybkość i powiem ci, że już teraz jest trudniej, bo większych przeciwników ma jakiegoś rodzaju obronę albo tarczę, w związku z czym trzeba wtedy kombinować bardzo, jak do takiego przeciwnika podejść, nie? Jeśli grasz heavy buildem, który ma olbrzymie, wiesz, młoty i inne takie rzeczy. Widziałem właśnie, w tym filmie koleś grał różnymi stylami i wyglądało to tak, że właśnie walczył z bossem na początku, zakładał tarczę i się go uczył i tak dalej, a gdzieś w połowie walki, jak już zobaczył, jakie on ma ataki i tak dalej, to zmienił styl na szybszy trochę i zaczął, wiesz, bardziej odskakiwać, przewidywał już te ataki i atakował silniej. Mhm. Dodatkowo w walce z jednym z lordów przynajmniej pokazywał, że ten lord, każdy ma fazy walki. Tak. Czyli ma poziomy zdrowia i one odblokowują kolejne fazy walki. Tak. Co z kolei powoduje, że na przykład on ma taką tarczę, przez całą walkę walczy z tą tarczą i tak dalej, a na przykład w ostatniej fazie walki on już tą tarczę wyrzuca i walczy dwuręcznie mieczem, wcześniej robiąc jakieś tam takie wiry, nie? Tak, dokładnie. Miecz. Tak.
Fajnie to wyglądało bardzo, że ta walka się zmienia, więc nie walczysz z jednym, a walczysz z pięcioma bossami, tak jakby. Tak, nie? I to daje ci takie fajne rzeczy, jak na przykład, kiedy widzisz, że jeszcze jeden cios i dobijesz do tej granicy jego, to wiesz, że musisz się przygotować na to, że albo on zrobi coś, co macie odrzucić od niego, żeby mógł zmienić tak jakby swoją formę w jakiś sposób, odrzucić jakiś zbroj, albo zacznie w tym momencie ładować jakiś efekt, dzięki czemu będziesz mógł go jeszcze parę razy dźgnąć bezkarnie. Generalnie fajne to jest dosyć, to jest dobry pomysł. Mi się bardzo podobają. Fajnie, wiesz co by było fajne jeszcze? Mhm. Tak na przyszłość, gdyby te fazy były losowane. Kurde, to by mi uratowało bardzo. Gdyby on mógł dostać jakieś kolejne rzeczy, ale te rzeczy byłyby losowane. To znaczy, że masz na przykład 20 możliwości jakichś, a z tego losuje 5 i one się ładują. I za każdym razem ta walka jest trochę inna. Mhm. Wiesz co, ta gra jest generalnie bardzo prosta. I jak podchodzisz do niej jak do prostej gry, to bawisz się świetnie po pierwsze, a po drugie ona cię zaskoczy w kilku miejscach, gdzie jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej dopracowana. I to są tak bardzo przyjemne zaskoczenia. To, że nagle się okazuje, że masz poukrywane sekrety. To, że są miejsca, do których nie możesz wejść na początku, a możesz wejść później, kiedy będziesz musiał przebiec przez to miejsce ponownie, bo gdzieś będziesz szedł. I generalnie, no bawiłem się świetnie, tyle ci powiem, bawiłem się naprawdę świetnie. Nie wrzucę tej gry na listę swoich najulubionych, wiesz, ever, ale jest naprawdę spoko i mogę ją szczerze polecić. Co mnie zaskoczyło, bo nie sądziłem, że tak będzie. Nie no, też z drugiej strony, wiesz, spędziłeś w to, grałeś w to jakiś czas, wydałeś kasę na to, grałeś w jakiś czas, więc pojawia się też taki motyw, że zrobiłeś to, więc nie mógłbyś teraz powiedzieć, że żałuję, że to wydałem i tak dalej, bo jesteś już wkręcony w to. Więcej, ja skończyłem tą grę i zacząłem ją od nowa innym buildem, także... Dla mnie to jest ultimate próba gry, no, trochę. Tak. Jeżeli masz ochotę zagrać drugi raz... To jest bo jeszcze masz opcję grania w New Game Plus tak zwane, czyli zaczęcie gry od początku tą samą postacią i zrobiłem to również i jest to o tyle ciekawe, że masz, przeciwnicy są trochę mocniejsi i masz nowy loot, w niektórych miejscach są inne rzeczy do znalezienia, co jest ciekawe, ale jak ja miałem postać, która była z dwuręcznym mieczem w ciężkich zbrojach i z maksymalną magią taką ofensywną, to generalnie przechodziłem dosyć łatwo przez wszystko. Chyba, że kolejni bossowie są mocno przepakowani, to wtedy będzie wyzwanie, ale nie jestem w stanie jeszcze tego sprawdzić. Znaczy, może będę później w stanie coś powiedzieć. Ale polecam lordsów, tyle o nich powiem. Fajnie, ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeśli oczywiście chcielibyście sobie ściągnąć Lordsy z... To jest to kolejny nasz temat. Jeśli chcielibyście sobie ściągnąć Lordsy z na przykład torrentów, to spotka was niemiła niespodzianka. Otóż ta gra jeszcze nie została skrakowana. A to wszystko dzięki Denuvo, czyli nowemu zabezpieczeniu. A jak działa które... takie zabezpieczenie? Nie wiem dokładnie. FIFA wiem, że była tym zabezpieczona. I wydaje mi się, że łamali ją 46 dni od wyjścia, co już jest całkiem dużo. Mm-hmm. Nie wiem do końca jak działa, próbowałem znaleźć więcej informacji na ten temat, ale oczywiście nie wiadomo za bardzo. Nie jest to jakoś upowszechnione. Mm-hmm. O czym chcieliśmy pogadać w tym odcinku i podejrzewam, że podobnie będzie z Lordsami, czyli w końcu zostaną skrakowane. Pytanie jest to, czy wiesz, jeżeli skrakujesz grę po tym miesiącu, to czy na przykład po roku albo po 10, czy już jest spoko? To znaczy, wiesz co, jest taki, mam wrażenie, że masz kilka typów ludzi, nie? I dobre zabezpieczenie działa na jeden z tych typów tylko. Bo masz ludzi, którzy są w ogóle niezainteresowani grą i zagraliby, gdyby była na torrentach. Masz ludzi, którzy chcą w nią zagrać i kupią ją w oryginale i masz ludzi, którzy chcą w nią zagrać, ale nie są pewni, czy kupią oryginał, czy sobie ściągną. I jakby gra była dostępna od razu, to by ją ściągnęli, a jeśli będzie dostępna za miesiąc dopiero, bo będzie krakowana przez miesiąc, to prawdopodobnie ją kupią, nie? I to zabezpieczenie tak naprawdę działa chyba na tych ludzi tak naprawdę. No dokładnie, nie? Jeżeli zagrasz w grę, właśnie o tym to samo troszkę myślałem, że sama idea zabezpieczania, wiesz, muzyki nawet i tak dalej. Są ludzie, którzy kiedy im nie dasz dostępu do tego, to tego nie przesłuchają w ogóle.
I nie będę, wiesz, załóżmy, że teraz my gadamy na przykład o tym na odcinku, dlatego że ty sobie kupiłeś tą grę, nie? Tak. Załóżmy, że mogę legalnie pogadać o piractwie, skoro nie, kupiłem tą grę. Na przykład, nie, no ale załóżmy, że chciałeś ją sobie sprawdzić, nie, i sprawdziłeś, spodobała ci się. I teraz ją polecasz, nie? Mhm. Albo gadasz, w ogóle generujesz bas o tym po prostu. W momencie, gdybyś tego nie zrobił, no to byś o tym nie gadał. Są ludzie, którzy po prostu chcą mieć grę na Steamie. Są ludzie, którzy po prostu chcą odpalić trochę i zobaczyć. Bo to też jest bardzo często tak, nie? No, wszyscy kiedyś były demo, teraz już nie zawsze. Ludzie zwykle, wiesz, też trochę są takimi recenzentami, więc chcą po prostu odpalić grę, zobaczyć i nawet nie zapatrują się, że ją kiedykolwiek przejdą. Po prostu chcą zobaczyć, jak coś jest zrobione. Mhm. Ja często tak mam, że odpalam grę tylko po to, żeby zobaczyć na przykład, jak coś zostało rozwiązane, nie? Mhm. Ale na przykład nie gram już, bo nie mam czasu, czy coś takiego. A czasami coś mnie wciągnie faktycznie, nie? I wtedy jadę do końca. Mhm. I coś ciekawe, ty powiedziałeś, ile zajęło ci czasu przejście gry? 12 godzin. To znaczy mam na liczniku 13, a grałem jeszcze później inną klasą, nie? Dobra. Bo ostatnio słuchałem sobie, teraz jadąc do... Jechaliśmy na Kajta. I tam jechaliśmy około z 2 godziny w jedną, dwie drugą, więc ściągnąłem sobie Niezatapialnych. I tam gadali o Wastelandzie też. Mhm. I padło takie fajne zdanie, które mi się strasznie podobało. Nie wiem, nie za długo mogę powiedzieć o tej grze, grałam, bo to mówiła chyba Iga, grałam tylko 12 godzin. I tak sobie mówię, kurwa mać, niektóre, Max Payne 2 miał chyba 5 godzin, nie? Że coś takiego, była dobra bardzo gra. Jak możesz powiedzieć, nie wiem, bardzo mogę powiedzieć o tej grze, grałam tylko trochę, 12 godzin. No bo to RPG, a masz no, Skyrim na przykład, nie? No tak, ale 12 godzin to jest ogromna ilość czasu, nie? No, w Dark Souls 1 też byś dużo nie pograł w 12 godzin. Ja wiem. No, wiesz co, no właśnie... Ja wiem, mówisz, już po 12... Jeżeli przez 12 godzin gra ci się nie spodobała, no, dlaczego nagle ma ci się zacząć podobać? Nie no, to jeśli ci się nie spodoba, to ci się pewnie nie spodoba, ale są gry, no które są tak kompleksowe, że nie jesteś w stanie określić na przykład, czy fabuła jest dobra, nie? Ale zwykle nie gadamy o fabule, nie? Zwykle gadamy o samym gameplay, wiesz, gra nie musi mieć zajebistej fabuły, żeby była fajna i odwrotnie. Dobra fabuła nie gwarantuje, że ona będzie super. Mhm. Nie, gra może być naprawdę paskudna, a grasz w nią tylko dla fabuły. No prawda. Nie, w sumie to jest zły przykład, ale Soul Rivera 2 przechodziłem praktycznie tylko dla fabuły. No bo już cię nudziła gra po prostu, tak, nie? Bo przeszedłem trójkę, która Defiance, która była fantastycznie zrobiona i dwójka była po prostu trochę... Pomiędzy, miałeś mniej taką ciekawsza. Mniej ciekawa, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale naprawdę fantastyczna, jeśli chodzi o historię, także przechodziłem dla historii. Good times. No, ale dlatego właśnie myślę w ten sposób, nie? Czyli... w sumie podsumować dobrze temat, czyli zabezpieczenia działają tylko na tych ludzi, którzy chcą zagrać konkretnie, a... Wiesz, no ale to też temat zabezpieczeń to jest też temat dosyć oklepany już, nie? I jedno, co ja mogę powiedzieć na pewno, to dobre zabezpieczenie to jest takie, które nie godzi w osobę, która kupiła tą grę legalnie. Jezus Maria, pamiętam, że było wiele razy tak, że takie akcje, że... Kolesie, którzy spiracili grę, grali bez problemu, natomiast tak. Gra problemy z internetem na przykład, nie? Mhm. W Assassin's Creedach coś takiego. No. Pamiętam, że gra miała checkpointy, które save'owały. Jeżeli miałeś oryginał, to jeżeli miałeś jakikolwiek problem z internetem, on się nie mógł połączyć z serwerem, to ci nie save'ował gry. Mhm. I ty jak umierałeś, na przykład wracałeś do miejsca sprzed 3 godzin, bo coś się stało. Fajne. Albo na przykład, wiesz, na początku jak grałeś, to cały serwer był przeciążony też. Mhm. Nie, ale nawet... No. Nie no, wiesz, takie akcje z cyklu, a co jak za 20 lat ten serwer zniknie, to już nie grasz w tą grę wtedy? Nie no, pewnie to jest usuwane z gry potem, ale... No, ale ty masz tą grę już kupioną. No masz, no ale musisz ściągnąć patch wtedy pewnie. No, albo nie. Ja generalnie pamiętam taką historię u siebie, że miałem, kupiłem Risen, pierwszą Risen i miałem problemy z odtwarzaczem CD. Nie mogłem generalnie płyty odpalić. Oryginalnej, więc musiałem zrobić obraz płyty na laptopie, przerzucić sobie obraz na komputer i chciałem grać z obrazu, ale gra miała zabezpieczenia, to znaczy, że obraz nie działał, musiałem ściągnąć kraka do mojej oryginalnej gry. O, rany. Dużo było tak, coś było z Dark Soulsami też, że... Nie, o Jezu, czekaj. Dark Soulsy mają to... Nie dość, że Dark Soulsy są na Steamie, który lubię, więc nie będę na niego najeżdżał, to są jeszcze na Windows Live.
Musisz mieć konto do jedynki, mówię o jedynce. To jest usuwane teraz, ale to zawsze było. Windows Live, konto na Windows Live, które się łączy i generalnie robi straszną wieś. Nie były to dobre doświadczenia. Już nie wspominam o tym, że musisz pamiętać kilka loginów, bo już masz login do Steama, musisz jeszcze pamiętać login do Xbox Live. Do Windows Live. Ale to było gówno. Let's Be Cops. Ej, czekaj, to jest ten nowy film, co jest w kinach, udając gliniarzy, czy coś takiego. Coś takiego. Gdzie jest Kajs, ale się dobrze bawiłem na tym filmie. Tak? Dobra komedia? Jest głupi i zabawny przy tym. Po prostu nie jest to jakieś, wiesz, urwanie tego, ale bawiłem się z okrycie. Myślałem, że to będzie coś o gliniarzach i tak dalej. Mhm. Tymczasem jest to, generalnie film jest o dwóch kolesiach, którzy, jeden z nich jest takim nieudacznikiem, wiesz, się nic nie robi, a drugi projektuje gry komputerowe i ten, który produkuje gry komputerowe, wymyśla pomysł o grę o byciu policjantem. Ale ten pomysł jego zostaje znieważony przez szefa i zostaje ze strojami. Więc się przebierają za tych policjantów i bardzo szybko się orientują, że wszyscy traktują ich za policjantów, kiedy są ubrani w mundur. I to całe to kłamstwo porusza się coraz bardziej epicko do przodu. Przy okazji gra dwóch bardzo fajnych aktorów, w sensie bardzo dobrze pracują razem. Mhm. Ja chyba nie kojarzyłem ich z nazwisk, nie pamiętam, kto to był. Powiem ci tak, oni dwóch, Jake Johnson i Damon Wayans, grali w serialu New Girl z Tom. New Girl, tam, tak, Zooey Deschanel tam gra. I oni pracowali już przy paru projektach razem, więc mają taki bardzo specyficzny humor. Bardzo szybki i taki nie przestają na jednym żarcie, tylko często jeden żart jest ciągnięty przez, wiesz, trzy czy cztery wymiany zdań. Tak jakby. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Czasami są one-linery, a czasami są multiple-linery. Czyli to, że robią odniesienia do żartów, co albo nie kończą żartu, tylko ktoś próbuje po prostu przekazać, że wiesz, próbuje przebić się przez ściany. Ktoś udaje, że nie jest śmieszny i drugi próbuje tak mocno robić, aż go rozśmieszy w końcu, nie? To brzmi jakby robili improv. Dodatkowo jeden koleś z Keegan and Key, Key and Peele, Keegan właśnie, Keegan Michael Key, gra tam takiego mafiozy. Gra go też perfekcyjnie, który się nazywa Pupa. I gra go perfekcyjnie. No ja generalnie mogę powiedzieć jedną rzecz. Oglądałem to, spodziewałem się niczego, bawiłem się dobrze. Na luźny film bardzo polecam. Nice, zapamiętam to sobie. Zwłaszcza, że bardzo ciężko jest znaleźć dobry, luźny film. Albo to są. Ja mam problem z komediami taki, że one są dobre przez pierwsze 20 minut, a potem rozwiązują fabułę, jak już wyczerpią wszystkie żarty. Trochę tak jest i też nie kojarzę dobrej komedii. A najgorsze jest z komediami romantycznymi właśnie. Bo one tak robią, że przez pierwsze pół jest śmieszne, a potem jest żenująco i trwa to, że do końca, wiesz, rozwiązanie fabuły. Mhm. Jasne, no tak, jest coś takiego. Ale w sumie komedia romantyczna też ma być romantyczna, nie? Bo jest dla pani. No, tylko komedia romantyczna jest romantyczna, a nie, wiesz, wszystkie komedie romantyczne dałyby się rozwiązać, gdyby nie było nieporozumień. Zwykle. Tak. Bo cała idea komedii romantycznych polega na tym, że ktoś kogoś w którymś momencie nie zrozumiał. Tak, jakby ludzie ze sobą rozmawiali, nie byłoby komedii romantycznych. Kobiety lubią, kiedy się próbujesz domyśleć o tym, co mówią. Tak. Ciekawe, czy kobiety lubią to i takie sytuacje same generują. Domyśl się i komedia romantyczna. Najlepszy film 2016. I wyobrażasz sobie, że jesteś tym kolesiem z 300, jak on się nazywał? Z tym... Kurwa. generał jakiś tam, tak? Nie, chodzi mi o tego aktora, który on... Gerald Butler. Wyobrażasz sobie, że jesteś Geraldem Butlerem i... King Leonidas. Chwyta nieporozumienie i ucieka. Pytanie, porozumienie i ucieka. Człowiek stoi na skraju przepaści, krzyczysz na niego, odwracasz się do swojej żony, patrząc, czy myśli, że powinieneś go zabić. Ona myśli, czy pytasz, czy masz go oszczędzić. Ona myśli, kiwa głową tak, i zrobiłem. Ona myśla, tak, kopiesz. Zrobiłem obiad. Kiwa głową. Wyłączyłam żelazko i ty kopiesz go do tej przepaści. A to ona, co ty zrobiłeś? Ale przecież... What the fuck, man? What the fuck? To by była dobra komedia romantyczna 300. No, byłoby zajebista. Można by zrobić taki zmontować zwiastun w taki sposób. Ona mówi do niego: Leonidas, możemy stąd spierdalać, mamy rodzinę do utrzymania, wiesz.
generalnie całe nacje. Możemy po prostu, wiesz, przeżyć. Oddajmy im tą suchą wyspę. To ten this barren land. Jak w barren? Jak jest ty? Ten. Jałowy. 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 Ja zawsze uwielbiam jałowe łono kobiety. Zawsze uwielbiam to, jak ktoś mówi, że jest barren. Jest jałowa. Ej, ale oni nie mogli się zostawić tej wioski. Oni stary wieszek długo kopali tą dziurę? To jest kurwa inwestycja na lata. Na pokolenia. Najlepszy powód ever. Ej, kurwa, kto wykopał tą dziurę, do której on kopnął tego kolesia? Kto no ją wykopał? A kto ją pogłębia? Przecież ona kurwa miała milion mil. To się kiedyś kończy, nie? Tam no na dole są ludzie. A co jak zaczynają wychodzić ludzie z góry? Może ona jest kurwa do Chin przez środek planety. On myślisz, że on ten koleś wylatuje z ziemi? Wylatuje w kosmos, wylatuje no w sumie na taką samą wysokość, z jak spadł? No, może stanąć. Potem wraca przez środek ziemi na drugą stronę. Jest taki ładnie zrumieniony. Wow! Wow! As I was saying. Ale to trochę potrwało, to wyleciał miesiąc później. Głodny. Nie, no jak... Jak koleś z kosmosu z iluś tam kilometrów spada przez ten... parę sekund. No tak, ale... Do następnego odcinka policzę to. No ale w porównaniu do grubości Ziemi, to ta grubość atmosfery nie jest taka duża chyba. Nie? Generalnie w pewnym momencie... Czekaj. Już ci to mówię. Ile ma promień Ziemi? Dużo. Obwód Ziemi jest 36 tysięcy, nie? No, trzeba uwzględnić to, że w pewnym momencie, jak już jesteś, przyciąga cię tylko środek Ziemi, w którym jesteś. Słabiej lecisz. Nie, przylecisz tak samo, tylko że masz mniejsze przyciąganie, nie? Aha. Jesteś bliżej Ziemi. A masz ciągle tak, tyle samo powietrza, więc ciągle masz opory, trochę przyjebane. Bo przyciąga cię mniejsza ilość Ziemi. Jak jesteś w kuli, która... Rozciąga cię na wszystkie strony, bo wszędzie wokół ciebie jest Ziemia. Rozciąga cię, rozrywa cię na kawałki. Nie. Tak. Bo to się niweluje. Wszystko się niweluje. To nie jest tak, że każda cząsteczka, że ręka cię ciągnie w prawo, a druga w lewo. Każda cząsteczka ręki jest ciągnięta przez zewnętrzny pierścień. Ja wiem, tak ale jak zajebiście by było. Jak wpadasz do środka, ona cię rozrywa? Super, ale wtedy Ziemia rozrywałaby samą siebie. Tak. A także prawdopodobnie, jeśli siła byłaby tak duża, to urywałoby nam ręce, jakbyśmy szli. Kopali doły na przykład. Wsparcie. Zajebiście. Dobra, na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. 13 listopada, słucham? Zagarść kutasów. Tak. 13 listopada we Wrocławiu, w takim miejscu, które kiedyś nazywało się Puzzle, a teraz nazywa się Centrum Kultury, czy coś takiego. Poszukajcie komiksofonu na Facebooku, jeśli chcielibyście przyjść. Odbywa się komiksofon. Ja nie potrafię dzisiaj myśleć prosto. Odbywa się komiksofon. Chciałbym wam powiedzieć, kto będzie na nim występował i już to mówię. Jacek Frąś i Szymon Teluk. Ja na tym komiksofonie również będę coś robił, mianowicie ja będę robił konferansjerkę w momencie, kiedy będzie bitwa komiksowa, czyli kiedy oni będą rysowali. W sensie będzie taki pan, który będzie robił wywiad, on będzie z nimi rozmawiał, a kiedy skończy rozmawiać, to wtedy ja wbiegnę na scenę, zacznę opowiadać głupie dowcipy i każę panom Jackowi i Szymonowi rysować na sztalugach. Także będę miał swoje 5 minut tam. I tyle powiem. 13 listopada to jest czwartek w przyszłym tygodniu. Zapraszam. Do środka Ziemi wpadałbyś w 42 minuty. O kurwa, to trochę, nie? Koło. O ile moje obliczenia są poprawne. No to byłbyś głodny, jakbyś tam leciał. Trochę. Sanatorium Kultury się to nazywa. Postarałem się policzyć to, uwzględnić to, że w środku Ziemi jest mniejsze przyciąganie. Jezus Maria. To jest właśnie, widzicie. Ty możesz to pisać na plakatach, że jesteś tym, swój stopień naukowy. Bo najwyraźniej nie możesz to zastosować w każdym momencie, nawet jak nagrywasz głupi podcast. Tak, ale to... Kupujemy te autobusy, przy okazji do środka Ziemi będą wpadały 42 minuty. Ale my nie mamy dziury do środka Ziemi, nie jesteśmy Spartą. Okej, dobra, bo kończymy ten cały kram, Mateusz. Tylko nie wiem jak z oporami powietrza. Pomijając opory powietrza, bo poruszałbyś się 8 km na sekundę. Wyobraź sobie, że jesteś w liceum i pomijasz opory powietrza. 8 km na sekundę, kurwa, Konrad. To
Co? Tak szybko byś się poruszał? Bez 8 km na sekundę. Wiesz, ile to jest w kilometrach na godzinę? No kurwa miliard. 9 kurwa tysięcy, nie miliard. nie rozpędzisz się tak bardzo. Nie rozpędzisz sobie tak bardzo tysięcy, poza, tak? poza pustką. 8 razy 3,6. Terminal velocity. No 20... Co? Źle policzyłem. Przepraszam, źle policzyłem. 28. Źle, nie 9, 28. Minut? Nie, kilometrów na... Co? Jeszcze raz. Kończymy, Mateusz, jesteśmy zmęczeni. Jest 8 razy... 3,6. I to idziecie. Ty też. 28 tysięcy kilometrów. Ty zostajesz, będziesz liczył. Ja będę liczył. 28 tysięcy kilometrów na godzinę. To jest kurwa szybko. No, ale nie będziesz spadał tak szybko. Masz opory, nie możesz rozpędzić się tak. Może stary, gadamy, czy nie wpadniesz do środka ziemi. Możemy kurwa uwzględnić, że skoro już wpadasz do środka ziemi. Ej, widzieliśmy film, na którym była dziura, tak? Jeżeli nie ma przyciągania w środku ziemi, to może tam nie być powietrza. No jak to? Dlaczego jest powietrze przy ziemi? No ale czekaj, jest dziura przez środek ziemi. Ale powietrze, no to atmosfera w górze ziemi jest wysoka, bo jest niska, bo nie ma przyciągania takiego. No, ale ona wpada do środka też. Nie, atmosfera jest dlatego, że jest kula tego, jest utrzymywana przy ziemi przez grawitację, tak. No, a w środku ziemi nie ma grawitacji. No tak, ale jeśli zrobisz dziurę, ale nie będzie... natura nienawidzi pustki, to znaczy jeśli zrobisz dziurę przez środek ziemi, to coś się musi wypełnić. No okazuje się, że wcale nie. Okazuje się, że ludzie... Okazuje się, że ludzie ze Sparty. No, najwyraźniej tak. Tak naprawdę stają. 300 to jest historia o lawie. Jak tworzymy lawę. Z ludzi. Moi drodzy, kończymy 45. odcinek Inside Baseball. Zapraszamy na naszą stronę ibpodcast.blogspot.com, nigdy tego nie pamiętam. Na Facebooku jako Inside Baseball, na YouTubie jako Inside Baseball. A także na Facebooku Mateusz jako Latawki Wrocław, a ja jako Konrad Koko Okoński, a także na stronie konradokoński.com, na której przeczytacie mój komiks internetowy Kij w dupie. Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, audioczytelnik. I Mateusz Żarkowski, ja to wiem, ty to wiejesz. Idziemy pić. Idziemy rzeczy robić.